Yo, you're now listening to the sounds of Power PlayStation. Witajcie, kochani. Piękny mixtape do robienia mąda z dedykacją dla wszystkich gejów. Się dzieje, co? A wiecie gdzie, nie? Na Korinis. Bobra, gdzie je Korinis? Wiecie, kto nie może skończyć moda? No kto? Ta kurwa Fabio! Fabio,
wiecie, ilu moderów potrzeba do zrobienia moda? Jednego, bo reszta stoi i się patrzy. Ile czasu potrzeba do zrobienia molda? Wcale, bo i tak chuja dokończycie. Dobra, dobra. Pytanie za 100 punktów. Kto ma w dupie Darka? Andrzejów dwóch. I w sumie wszyscy pozostali. Disco, disco. Disco ponad kurwa wszystko.
otrzymałem właśnie pozdrowienia dla niejakiego Miltena od pewnej Patrycji. Mam idealny kawałek na takie okazje. Witam bardzo serdecznie! ...której raczej nie spotkasz na ulicy. To kurewka na telepo, a jej runa zastrzeżona. Jak ją znasz, twoja knaga będzie szybko oglodzona. Ta królowa jest smetanem. Smetanem ta królowa. Dzisiaj ja będę królem. Już odpalam swoją runę. Witajcie, ludzie! Witam tu wszystkich ludzi, to są dużo w nastinku. Witam Paweł PlayStation i witam też Spierdaczka. I witam Aaron Brownish i Sariusz Weka Ariszka Jegoszka. I witam wszystkich, proszę napiszcie mi siema albo cześć i cię nie ma. Ale wleciało się. Wyobraźcie sobie, jakby cały stream był takim głosem, co nie? Brunetki i blondynki, wszystkie was jebać dziwki. Żyjecie dla pieniędzy, więc umrzecie kurwa w nędzy. Chciałyście wyjebać bez jego, bez trawa na śniadanie. Pozdrawiam wszystkich cieplutko, we dziwki jedzcie moje gówno. Brunetki i blondynki, wszystkie was jebać dziwki. Żyjecie dla pieniędzy, więc umrzecie kurwa w nędzy. Chciałyście wyjebać bez jego, bez trawa na śniadanie. Pozdrawiam. Ja się cieszę ze streama, dobrze, że jest. Jedzcie moje gówno. Kurwa. Pomóżcie mi jakoś odwrócić myśli, proszę, od pewnych rzeczy, dobra? Łukasz Mozgala, cześć! Pyszna herbatka, masz pyszną herbatkę? Ja mam wodiczkę. Ja mam pyszną wodiczkę. Ej, robię tak. Gdy zapytamy kogoś... dlaczego się spierdział. Postanowiłem dokończyć go razem z nim. Proszę bardzo. Jakiś cel, Damiano, na grupce są dwa posty, nowy, świeżo... Jak ceś, Damiano, na grupce są dwa posty, nowy, świeżo wstawiony i tamten z Kerym. Dobra, już patrzę, nawet zobaczę specjalnie od razu, co tam wrzuciłeś. Wekari, powiem ci coś tylko. Tak w tajemnicy, bo ty czasami pisałeś na streamie. Mam bardzo duży problem, taki bardzo podobny do twojego, co czasami opisywałeś na czacie. W sensie, nie rozkminiajmy tego, tylko chcę ci powiedzieć, że mam taki problem teraz i wiele razy o tym opowiadałeś, nie wiem jak ty na streamie byłeś w stanie pisać na luzie. Ja się kurwa teraz tak przejmuję. O ja, co to jest? Ja się teraz tak przejmuję, o tym myślę, że aż ciężko mi nie myśleć. Ej, patrzcie na to, jakie rzeczy na grupce. Patrzysz przez Judasza, a tam Goku stoi napakowany. Ja bym wyszedł się przywitać. 50 tysięcy kul, a tak naprawdę schował je w dupce. W dupce schowałeś je. Tu jakieś Minecrafty. Tu też, ale to dwa Minecrafty, to za dużo Minecrafta. Czekaj, gdzie to jest? Ej, w ogóle wstawił się ten filmik, co dzisiaj go wrzuciłem o panie Romanie? Czy się nie wrzucił? Nie wrzucił się film. Co jest? Ej. Czemu film o panie Romanie się nie wrzucił? Ale dziwne. Filip, cześć, jednak wbiłeś? Czemu film o panie Romanie się nie wrzucił? Historia o panu Romanie, zaplanowane. 3 marca 2025?
Jakie kurwa 2025? To miało być dzisiaj. No nie, miesiąc dobry, dzień dobry, ale nie sprawdziłem roku. Ta, ale też się źle czuję, tak jak ty. Ja się... Został zagrany przez niejaką Kosmaję. No to se jeszcze poczeka. W klubie Projekt Lab. Pora się w końcu odwdzięczyć i zapuścić jeden z jej... To czekamy, przynajmniej datę znamy. Nie no, to chyba... To zobaczę, czy zmienię datę na przykład na piątek, bo w piątek... Ja już nie mówię, kiedy nie będzie streama, chyba nie ma sensu. Chyba nie ma sensu mówić, że nie będzie streama, skoro potem go robię. O! V cyka lepiej niż Diego. Kerry, cykniesz V? V, tak, to masz dwie kule pod ubraniem, czyż nie? Muszę przyznać, że całkiem nieźle sobie poradziłeś. Cykasz lepiej niż Diego. O, faktycznie i Kerry. Nawet mi to na rękę. I nawet mi to na rękę. A tu Diego obok. Czekajcie, trzeba na dużym ekranie zobaczyć. A to ty po to chciałeś. Ja myślałem, że chcesz sobie to na tapetę ustawić, a ty po prostu możesz usunąć premierę, go od razu ustawić na publika. Trochę bez sensu, bo wiesz, co się wtedy stanie? Bo wtedy się stanie... Albo pokażę wam po prostu go teraz, żebyście widzieli, ale chodzi o to, że... Chodzi o to, że nie chcę go publikować w tym momencie, bo nikt go nie zobaczy o tej porze. To jest słaba godzina do publikacji. Pokażę go wam, tak czy inaczej, obejrzyjcie sobie. Kurde, mogę to powiedzieć, chuj, ona i tak tego nie ogląda. Bye bye, Meszkaro! Jakie wieści przynosi? Ale fajny tekst. Się przed spadającym liść. Muszę wam to opowiedzieć. I tak już ona tego nie ogląda, więc... Słuchajcie, kiedyś, zanim z pierwszą dziewczyną było tego, to poszedłem szybko, bo miałem blisko do stacji Lotos, zamknij mordę chuju. Do stacji Lotos po gumki. No i tam szybko biegnę szybko, póki jeszcze żołnierz staje na baczność, szybko, kurde, bo zaraz tego. I tam taki był pan, ja wam muszę pokazać, tylko założę kurtkę, żeby przez chwilę się odróżnić. To nie jest dobry pomysł, kiedy... I tam był taki gościu, co nalewał paliwo na stacji, nie? Taki pan, taki Roman z 60 coś lat, już prawie na emeryturze. On miał takie spojrzenie, nie? Takie... I takie rzeczy opowiadał dziwne. I on tam sobie chodzi za kasą, a tam są sprzedawcy. I tak chodzi... A co, młody, co przyszedłeś tutaj? Co, pracę dzisiaj masz? Nie, nie masz dzisiaj pracy. A ja mówię, nie, ja tylko przyszedłem kupić to. I kładę gumki, a on... O! Młody będzie tutaj ruchał! Ty, tylko ty uważaj, one lubią pękać. Ty tam sprawdź dobrze, czy wszystko jest okej, okay. Palcem tam dotknij. No. I tak się kurwa śmiał. I coś tam, młody tutaj będzie ruchał, będzie ogierem, tak? I tak na cały głos kurwa, na całą stację. Ja pierdolę. A ja tam już kupuję, mówię, dobra, cicho, cicho. Przy innej sytuacji... Byłem ja, szef w tej pracy i właśnie on, ten pan Roman. I pan Roman, gadamy sobie we trzech. I on gada tak. I tam w ogóle była pustka na stacji, nie? A on... Aj, teraz to już nie ten czas, ale kiedyś jak z tą żoną moją, jak się ruchało, to 20 minut poczekałeś i mogłeś dalej, i się dalej jebaliśmy. To było takie ruchanie, a tam nagle klienci wchodzą, nie? A ten szef, dobra, cicho, cicho. I go musiał uciszać, nie? Bo gościu się kurwa nie mógł opamiętać. Kurwa, to był aparat. I takie tematy poruszał. On normalnie jak nie wiem. Kurwa, że mi się to przypomniało. On był taki zafascynowany tym tematem, nie miał żadnego wstydu, nie? Gościu 60 coś lat. Ja to chyba opowiadałem pierwszy raz w życiu tak naprawdę wtedy, na tym streamie. Nie wiem, dlaczego tego nigdy nie opowiadałem w dawniejszych czasach. Gdzie jest Cyberpunk? A, za chwilę go odpalimy. Tylko chciałem zobaczyć, co tu jeszcze zostało wrzucone. Nie, to było bardzo fajny filmik. Paweł PlayStation, ci tego nie mówiłem w ogóle. No właśnie dziwne, nie? Tym bardziej, że znałeś pana Romana, widziałeś go na żywo, nawet mogłeś potwierdzić, co to za link.
A, dziękuję, muszą że... działać szybko. Wykari, dziękuję, że dałeś linka. Kurde. Ty, ja miałem dać i nie dałem linka. Dziękuję ci. A gdzie jest ten najlepszy moment wczorajszego streamka, czyli déjà vu? Filip Pajaka. Wczoraj była kozacka akcja. Fajnie jeszcze wtedy dopasowało, że aż masakra. Kurde. Jak się stresuję, to mam takie dziwne kaszlenie bez powodu, które mam odpalić. Dobra, i potem już włączamy cyberbabcie. To? PL asked me? Co zrobić, jeżeli zawiesiłem się jajami na maszcie? Proszę o szybką odpowiedź. O, to takie proste, jak odnalezienie skarbu na wyspie. Wystarczy zwołać załogę, zafundować im sztorm na pokładzie, a potem spróbować przeskoczyć na statek przeciwnika, by uwolnić swoje jaja z opresji. Ale pamiętaj, kiedy już się uwolnisz, koniecznie świętuj to rumem i gawędą o swoim szalonym wyczynie. Kurwa, ja bym w wiadomościach to puszczał. Czy to jest jakaś sztuczna inteligencja? Bo to tak zabrzmiało, taki fajny głos. Kogo to był głos? Dobra, jeszcze raz witam wszystkich, siemajowa Mushi. Odpalamy cyberpunk. Cyberpunk, a nie śpisz, baby. Kurwa, no dzisiaj będę musiał na streamie udawać, że mam dobry humor, a nie mam złego, ale czasami tak trzeba. To są takie triki, żeby po prostu nie myśleć. Bo jakbym teraz siedział i myślał o pewnych rzeczach, to bym się załamał w chuj. I bym już tak nic nie zrobił do jutra. A ja kiedyś wchodziłem na pornuchy, to bardzo często miałem tak, że kichałem. Na pornuchy? Może Marcin ci do tego stopnia stawał, że przesuwał ci wszystkie gile w nosie i kozy do góry, że aż się dusiły i musiałeś się kichnąć. Nie mogę powiedzieć, czemu mam zły. Bardzo poważne tematy. To było AI Jacka Sparrowa. A! Kichnął Marcinem. Ujem. Dalej mam takie drapanie w gardle, kurwa. A może to też przez to, że jechałem hulajnogą i się przeziębiłem. Chuj tam przeziębianie się 5 razy dziennie nie ma sensu. Lepiej już w ogóle zdjąć wszystko i chodzić w gołych gaciach, biegać sprintem po deszczu. Wyjebane i tak będę chory ciągle, całe życie. Ach, witaj panem, trzymaj się. Nie wiem co o tym myśleć. Cześć Rybson. Jak ja się cieszę, że ty przyszedłeś. Cieszę się, że przyszedłeś. Miałeś iść w spanko? Spoko, na pewno długi stream nie będzie. Myślę, że do pierwszej. Siema Maćkowiec, fajnie, że wbiłeś. Esterek z opuszczonym kościołem, a dawaj. Dawaj, dawaj. Pamiętajcie, jechanie tym samochodem i robienie déjà vu z dźwiękiem poposi. Poposi, I've just been this place before. Gdzie jest opuszczone gówno? Opuszczony kościół to pewnie gdzieś tu, co nie? Tu albo tu. Na pewno trzeba jechać w te rejony. Albo w te rejony. Trzeba jechać w te tereny. Marcin, zsykany za pomocą panom, to pora wyjechać z mieszkania, tak. Jak to trochę... Kurde! Marcin, zsykany za pomocą panom. To tak brzmi bardzo przedmiotowo. Czemu jesteś sobie takim ochroniarzem jakiegoś dziwnego Achillesa? Otworzyć ogień! Otworzyć dupę! O nie! Déjà vu. Pierdaczka. Wyobraziłam sobie dziś, że ktoś robi operację usuwania pachy, żeby się już nigdy nie pocić. Ale ryzyko jest takie, że jak będzie chory, to nigdy się nie wyleczy, bo się nie wypoci pod kołderką. Czekaj. Taka operacja usunięcia pachy, że masz od razu od biodra już ci wyrasta ręka i po tej ręce głowa. Kurwa, jakby to wyglądało. Muszę to zobaczyć. Dobra. Na przykładzie... Kurde, na przykładzie kogo? Jak myślicie? Na kogo przykładzie możemy to zrobić? Czekajcie, chyba lepszy będzie Photoshop. Co nie?
poposi. Czekajcie. Wiem na przykładzie, kogo to zrobimy i bardzo chciałbym na jego przykładzie to zrobić. Ale to nie on. Co to za oszustwo? Przeczytałem Lewandowski dealerem. A tam chodziło, że Lewandowski liderem. Dobra. No to patrzcie. Wypierdalać. Jest sobie Lewandowski. No to co by było, jakby to wyglądało, gdyby on nie miał pachy? Co? Tu jest jego pacha, tu jest jego brzuszek. Więc trzeba zbliżyć ze sobą, do siebie, te dwa miejsca. O kurwa. Nie, jak to zrobić? No nie tak, ale dziwne. Mamo, co robisz? Czemu się tak głupio usuwa? O. Kurde. O, czyli to musi być takie połączone, widzicie? Czyli tak wygląda człowiek bez pachy. Ręka wyrasta mu już na biodrach. No i jest takie ryzyko, że niechcący poprzez usuwanie pachy usunie się całego człowieka. Już 1000 osób... O, albo na rysunku to by wyglądało tak, patrzcie. To jest po usunięciu jednej pachy. I tu już mu się bark zaczyna. W sumie to wygląda jakby gościu... Nie wiem, trzymał się za kutasa. Takiego marsjankowego kutasa, taki jakby komar miał żądło. Nie, dobra, starczy tego. Łukasz, cyberpunk zajebisty, najlepsza gra na świecie. Witajcie, czatownicy, oszukistu Damianie. No, Peres, ja nawet przysięgałem, że dziś nie będzie streama i tak nie dotrzymałem słowa. Ale chyba lubicie, jak nie dotrzymuję słowa w ten sposób. Rybson, dzisiaj to nawet mogę Nightbota wyciszyć na dobę. Widać w ogóle, że go wyciszyłem? Dziwny ten czat, nie pokazuje mi aktywności moderatorów. Wyciszyłem Nightbota i co? No i nic, a Nightbot zawieszony. Dobra, jest, teraz jest. No dobra, 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 jest! Jest! Ach, mixtape! Nawet historii nie możesz. Spoko, nie przejmuj się. Dzisiaj pojedziemy sobie, ale dużo ludziczków. Ale dobrze gierka chodzi. Nie jestem grafikofobem, ani filem, ani nawet healem. Tylko po prostu się cieszę, że mi dobrze gierka chodzi, pomimo tego, że jest bardzo dużo NPC-tów tutaj. Kurwa. Nie wiem, co się dzieje. Dobra, wyobraźcie sobie, że widzisz gościa, który powiedział ci, że zgubił bucika na siłowni, a ty mówisz do niego, naprawdę go zgubiłeś? A on mówi, nie tak, kosztował mnie 700 zł, para kosztowała 1400, stary, zgubiłem moje buty, teraz jak będę taki ojciec, co wyszedł po mleko, ale przyszedł jednak nawet bez mleka i bez butów, a ty mówisz do niego, ten bucik jest za tobą, a on mówi, co, jak to? Odwraca się, a tam jest bucik, ale nie jego, tylko kogoś innego. No nie, Judy znowu dzwoni. Pozdrowienia z Seattle. Czemu Seattle? A co to jest Seattle czkiny? Mają niezłe studia braindensowe. Chciałem się przyjrzeć z bliska. Może wynajmę studio na parę dni, obczaję ich tech, trochę popracuję, zobaczymy. Ale raczej nie zostanę długo. A potem? A potem co? Patrzcie, niby lesbijka, ale tak mi zawraca dupę. Będę jechała na wschód, trochę się pokręcę po kontynencie, jakiś czas pewnie będę poza zasięgiem. Trzymaj się, okej? Okay? Staram się. Czemu ona mi tak dupę zawraca? Pewnie, że dasz radę. Aż przypomina mi się taka jedna pierdalaczka gały. Nie, kurwa! No właśnie nie! Przypomina mi się taka jedna obsrana kalisteniczka, która właśnie im bardziej ja się odsuwałem, tym ona bardziej do mnie pisała. Wkurwia mnie takie coś. Ludzie, bądźcie szczerzy, a nie bawcie się w jakieś gierki.
Jeśli kiedyś, pewnie, że dasz radę. Jeśli się kiedyś wrócę do Night City, to się spotkamy na piwo na dachu i wszystko mi opowiesz. No patrzcie, już planuję ze mną spotkanie. Ja nic nie robię, a ta już mi randkę ustawia. A ja pewnie w ogóle w to nie uwierzę. No ale żegnaj, V. No masakra, nie? Ja tu jestem zajęty przez dziewczynę, a ona jest lesbijką? Rybson chyba nie kłamał, że zrobiłem jakąś decyzję, przez którą już nie jestem w jej oczach simpem. Gdybyś ją olał, to by ci dupę bardziej zawracała, może nawet aż za bardzo. Nieprawda. Robiłem, Filip, tę misję nad rzeką. Właśnie wtedy ci chyba mówiłem, że se nadrób, bo bardzo fajne. Jest nawet oznaczone wszystko, jak ryba mnie wrabiał, że ona mi zrobi Marcina, jak ją oleję, a ja ją specjalnie olałem, żeby to sprawdzić. Fajne to było, kurde. No, olał, olał. Tak robił, nurkowanko. Lepiej się skupić na nagrywaniu odcinków niż na streamach, których... Co? Nie, spoko, Filip. W ogóle się tym nie przejmuj. Zrobiłeś z 50 streamów, czy ile tam, i zrobiłeś jeden, który ci może nie wyszedł, albo było jakoś na nim dziwnie i co? I nagle rzucisz to? To tak, jakbyś zaprosił dziewczynę i wszystkie randki są spoko, ale na jednej jakoś tak się stało, że nie powiedziałeś nic fajnego. Ja chyba nie będę miał dziewczyny. Chyba lepiej chodzić na dziwki, niż mieć dziewczynę, z którą sobie nie radzę. No to jest dosłownie to. To jest taki sposób myślenia. Bo raz ci coś tam inaczej poszło. Czekaj, to ten stream był z Judy? To ten. Ja mam nadzieję, że on mówiąc, że prawa ręka pokażę wcale nie ma na myśli, że nią cyka Marcina. Znaczy pokażę ci tak mniej więcej, ale nie pokażę ci całego, bo to za dużo. Możesz, patrz, tu masz taki komentarz. Jaką decyzję podjąłem odnośnie Judy za pierwszym razem? Mówisz tak, bo przypomina... Okay. Spierdalajmy stąd, okej? Okay? No dobra, idziemy. Najlepsza patrz decyzja, na czat, Rybson podpuszcza mnie, żebym wczytał i kłamie mi w żywe oczy. Tam Rybson, nie namawiaj mnie, nie wczytam, nie. Przyjacielem tej Judy? Chuj mnie to obchodzi. Patrz, jak mnie podpuszcza. Kurwa no. No i dlaczego mnie podpuszczasz? Judy by dała ci dildosa, gdybyś został. Dildosa? Czemu mnie dildosem skusił? No dlaczego ty mnie tak podpuszczasz? Mogłeś nic nie mówić. No i teraz będę chciał dildosa. Kurwa! Ja chcę dildosa, wczytuj. Mówiłem, że... Nie no, kurwa. Ale właściwa decyzja? Kliknąć. Nie wiem. Tak mój mózg mi trochę podpowiada. Ale wczytać i zrobić to samo? Albo... Nie zostawię Judy samej na... Nie zostawię Judy nie samej? Wiem, potem ryba mi coś tam gada, że źle zrobiłem, że ona teraz mnie uzna za simpa. Kawa to dobra. Wiesz, ostatnio często chodzi mi po głowie... W ogóle ona tu gada z zamkniętymi oczami, też tak mieliście? Właściwie to zadzwoniłam do ciebie. Wiesz, w ogóle często chodzi mi tak po głowie. Bo chciałam się pożegnać. I potem miałem moje przemyślenia. Coś tam, coś tam. Patrzcie na czat, ryba znowu mnie wkręca. Zdecydowana. Nie ma co tego przeciągać. Zostanę tu parę dni. Gdybyś wyszedł, potem to by wyjeżdżam. Cię nie uważała za simpa i później by ci dała dupę. Ja tak to jesteś znać. Simpem. No i patrzcie, jak mnie wrabia. Do widzenia. Wiem. I by powiedział do ciebie, wiesz co, Rybson, spierdaj. Jakby co? To jakby tak zrobił, to nagle chciałbyś się z nim ruchać i być gejem? To tak nie działa. Ponownie sprawdzam i się zawiodłem. Kurwa. No ja pierdolę. Bo to jest, Filip, to jest bardzo ciekawy stream, dlatego ja naprawdę musiałbym codziennie siedzieć po 15 godzin, żeby wycinać z tego szoty. Ja wolę sobie oznaczyć, bo mi jest tak wygodniej. Panie, to ja tu jestem ważniejszy w mordejerza. Dobra. Ja i tak wczoraj siedziałem i oznaczałem te momenty bardzo długo po streamie. Dildosa. Judy jest leżbą, nie zrobi ci gały. Sprawdzałem 14 milionów 609 możliwości wersji przyszłości i się nie dało. Czyli musiała ci się podobać, skoro tyle razy sprawdzałeś. Mi by się nie chciało sprawdzać, czy jakaś tam rogue mi zrobi kutasa. Zrobi kutasa. Gdybyś ją... Czekaj, to już było. Także Filip, ty się kurwa nie zniechęcaj. Niestety z tym trzeba się liczyć, że będą takie akcje się pojawiać. Trzeba mieć twardą dupę, a nie miętką... Myślałem, że będziesz twardą dupę, a nie miętką pizdę. Nie, nazbierałem na kamizelkę, nie na dildo.
Kiedyś wysłałem koledze czarnego dildosa z Allegro i on do wszystkich pisał, czy to od nich. I myślał, że to groźba, a zrobiłem jaja. Déjà vu. Dobra, jedziemy do tego kościoła katolickiego. Módlmy się! Nie ma się co poddawać. Wiesz, jakie Filip, ja miałem czasami zjebane streamy, takie najgorsze chuj, po których byłem całe 5 minut zniechęcony. Nie, ale miałem takie streamy, że kończyłem i miałem depresję. Na przykład najgorsze są takie, gdzie mi nikt nie odpisuje, że widzę, że jest 15 osób, albo 20, albo 30, ja coś mówię i na przykład w ogóle nikt się nie kwapi, by odpowiedzieć. I na przykład to nie jest, że to jest raz, tylko to jest takie, no to co tam ludzie? 10 minut później, nikt nie odpisuje. Ej, widzieliście to? 10 minut później. Jedna osoba tylko napisała siema i już więcej się nie odezwał. I to jest takie wkurwiające fest, że nie wiesz, czy ty jesteś, kurde... Nie wiem, czy to się nazywa ghosting, czy co, ale jest coś takiego, takie zjawisko, że na przykład nagle w jakimś okresie na Facebooku nikt ci z ludzi nie odpisuje. Dosłownie masz 10 osób i do 10 osób coś napisałeś i nagle wszyscy ci nawet nie wyświetlają, nie? I ty się zastanawiasz, co jest, ja w ogóle mam internet podłączony? Potem stwierdzasz, że co jest, kurwa, że czemu oni wszyscy nagle mi nie odpisują? I na przykład masz parę godzin takich i się zastanawiasz, przepraszam, murzynie. Przeżył. Nic mu nie jest, widzicie? Nie, to co ona. Ja pierniczę. Ja pierniczę. Czemu tak słabo przeklnęłaś? Przecież to twoje życie. Twoje życie było na krawędzi. Chodź, podwiozę cię. No nie! Przejechałem mefenistkę. Będę siedział jak za człowieka. Przyjmuję zgłoszenie, ale dajcie nam wsparcie. Centrala, odbiór. Nie, no dobra. Wstała. Się przewróciła. Siema, dam Davio. Groźba, że ktoś dostaje dildosa. Ej, wiecie co? Dostałem groźbę, że przyszła mi ulotka, że kup meble. Wolę mieć streama, gdzie nikogo nie ma, niż po którym wszyscy mają zepsuty humor. Ja miałem zepsuty wcześniej, także spoko. Czemu on nie żyje? Ja miałem zepsuty wcześniej, bo dzisiaj coś strasznego u mnie wydarzyło w życiu i nie chcę o tym opowiadać, ale mam na tyle zły humor, że chciałbym o tym nie myśleć. Poprosi, do wszystkich zaangażowanych jednostek, w sektorze spokojnie, zarządzam odwrót bez odbioru. Dokładnie, Filip, tak powinno być. Przejechał Merzyna. Podwóź, nie podwóź jej, no podwóź jej, spali trochę ciałka. To się podwozi do piekła, żeby spaliła trochę ciałka. To chyba się tu jechało do tego kościoła, czy nie? Ja miałem zepsuty przez 2 godziny. Dobra, już nie gadajmy o tym, kto miał jak długo zepsuty. To nic już nie zmieni, to było, minęło i się spierdziało. Wolę mi... Siema, Kirin Son. Ja wam powiem, że błędy się zdarzają i jakby stream to jest w ogóle wypadkowa różnych rzeczy, bo przecież patrzcie, nigdy nie wiesz, kto wbije. Może tu wbić gościu, który, kurwa, poruszy tak wrażliwą strunę, że wszystkim nam będzie przykro. No i co? I co zrobimy? Zjebany ten samochodzik, nie da się tym jeździć. Patrzcie. Déjà vu. Kurwa dupa cipa jaja, kutastycki gówno. Właśnie, Filip, ty to widziałeś? Kurwa dupa cipa jaja, futas cicki gówno. Futas. Kurwa dupa cipa jaja, kutas cicki gówno. Kurwa dupa cipa jaja, kutas cicki gówno. Kuj tunda dupa cipa. Kurwa dupa cipa jaja, futas cicki gówno. Kurwa dupa sipa. Sipa. Ale kutas cicki gówno. Kurwa dupa cipa. Kurwa ciebie. Widzę twoje jaja. Widzę twojego chuja też. Widzę, kurwa, ciebie. Dusisz się moim gównem. Sadzam ci w dupę. Aż ci stan oksada. Tam jest. Łapcie, kurwa, go dla pana. Tam jest, ruchać go by szybko zdech. Tam jest, łapcie, kurwa, go dla pana. Tam jest, ruchać go by szybko zdech.
nami jest. Ej, pamiętacie, tu była ta misja z Johnem, co szukałeś wskazówek. Tu jest jakiś kościół, to tu było? Ej, przypadkiem tu dojechałem, a miałem zaznaczone co innego. Energy 2000 Katowice. To jest ten kościół, tak? Czy to podobny kościół? Rzadki dialog. Pisz sobie na YouTube to, co ja napisałem i zobaczysz, że faktycznie jest taka piosenka. Chuj, kurwa, dupa, cipa, chuj. A wiem, wiem, ale ja jej nie lubię, ale wiem. Znam. Chuj, kurwa, dupa, cipa. To jest ten kościół? No, to tu. To tu? Ja myślałem, byłem pewien, że mi coś innego mówiłeś. Komputer PlayStation 8. Jest bardzo dobry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Użyj jednego z sześciu dysków, 800 terabajtów. Możesz zainstalować sobie GTA San Andreas ze wszystkimi modami oraz Simsy. Procedura zainicjowana. Wygrywanie nowego zestawu zmiennych ukończono. Rozpakowanie, promowanie, zarzanie, nienienienie, sekwencja, niekonkluzywnie. Nowy początek. Śmiać mi się chce. Kiedy pomyślę, ile czasu zmarnowaliśmy na te wszystkie żałosne, wydumane teorie. Poczułem ulgę, kasując swoje natchnione zapiski. Bełkotliwe dzienniki samozwańczego geniusza, który okazał się gejem. Głupcem. Tyromanta. Musnął zasłonę tajemnicy, on pierwszy. Nie wierzyłem, dopóki nie zobaczyłem. Zapomniana, archaiczna gra, a w niej jeszcze nie odpowiedź? Ale na pewno wskazówka. Dziurka od klucza, który musi znaleźć w drzwiach, które braliśmy za mur. Póki co odciąłem wszystkie połączenia sieciowe w głównym komputerze i zaprogramowałem go na przyjęcie 8 punktów danych. Czas przekazać wieści braciom i siostrom w Night City. Bracia i siostry w Night City. Spotkam się z nimi twarzą w twarz. Jestem im to winien. Ty, Romanta, miał rację. Litery narażają nas na duże ryzyko. Hiroski na nim działają? Na tamtym? Nie. Mieliście kiedyś tak, że sobie siedzicie i fajnie, ale nagle wam się przypomniało kłótnia sprzed 3 lat, co myślicie w głowie, że żałujecie? No, mam tak czasem. Mam tak czasem. Tak, miałem bardzo często. Teraz jest mi łatwiej odrzucać takie myśli dzięki terapii ADHD. Pozdro. No, mi się dużo rzeczy z przeszłości przypomina i dużo rzeczy zrobiłbym inaczej. Tak, żeby może nie żeby było lepiej, ale żeby nie było gorzej niż jest. W sumie zostało tylko to zmontować, nagrać tylko dialog Wekariego i Filipa. Tak, czyli zmontujesz to do końca. Obok masz to od Gierek jak z płotką z Wieśka. Czekaj, zaraz zobaczymy. Analiza widma. Nie wiem, nic tu ciekawego nie widzę. Anomalia jakaś, nie ma się co napalać. Mnichów jebać i się nie bać. Zastanawiasz się, co u naszych mnichów? Nic! Albo raczej po samo to zwykle. Tup, 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 pod posąg, pokiwają się, pomamroczą i wracają do swoich mnisich spraw typu cykanie Marcina. W ten sposób niczego się nie dowiemy. Najchętniej sprzedałbym jednemu z drugim lepę i zadał kilka pytań typu: kim jesteś, chuju? Dokąd zmierzamy i o co do chuja wafla w tym wszystkim kurwa chodzi? Mów! Ale wiesz, jaki jest plus naszej sytuacji? My nie jesteśmy mnichami, więc możemy po prostu iść na miasto i najebać się, jak Messerschmitty, iść na dziwki. Muszę spuścić trochę pary. Wyobrażasz sobie, że mogłeś pobić tą osobę, żeby nie żyła? A tobie też nie zaszkodziło, jakbyś się wyrwał na jedną noc z tego twojego ludzia. Jesteśmy w tym razem, nie? Może przy piwku dojdziemy do jakichś odkrywczych wniosków? Na przykład czym, jeśli w ogóle różni się magenta od fuksji? Co to są fuksi? Widzę, kurwa, ciebie. To się dzieje naprawdę. To dzieje się naprawdę. Szkoda sensu nad tym rozmyślać. Co to za stwierdzenie? Szkoda sensu. Kurwa, nigdy tak nie myślałem. Szkoda sensu. Zamiast szkoda czasu, to szkoda sensu. I zamiast bez sensu, to bez celu. Nie, szkoda sensu. Kurwa, ale głupie. Magenta to pizda. Co? Szkoda sensu. Mam tutaj po historii. Nie będziesz nawet umiał pomyśleć.
Czekaj, to było inaczej. Nawet nie będzie umiał powiedzieć. Nie, nawet nie... Nie będziesz nawet umiał pomyśleć. Nawet nie będziesz umiał się nauczyć. Filip, mi się wydaje, że ty to jeszcze kiedyś inaczej powiedziałeś. Nie będziesz nawet umiał pomyśleć. A może to tak było? Szkoda sensu. Tu nie ma nic ciekawego, to jakieś gówno psrane. Gdzie tu jest gierka o nazwie Szpilen? Arasaka Tower? Ale nie da się, bo w słońcu nic nie widać. Arasaka Tower. Zagraj. 3D. Jest rok 2023, nazywasz się Johnny Cyberpunk. Aby wymierzyć druzgocący cios prosto w czarne serce Arasaki, własnymi rękami odpaliłeś taktyczną bombę nuklearną w głównej siedzibie korporacji w Night City. Czas ucieka. O ja! Doom, ale Johnny Silverhand, ale kozackie! Jak to wziąć? Nie da się celować do góry, o ja! Ale kozackie! Ale sztos! Bardzo ci dziękuję za tego Easter Egga, Wekari. Ale za płynnie chodzi, jak na Duma. Da się to przejść? Jakie fajne! Niech zgadnę, ta muzyka leci jak grasz Johnnym Silverhandem. On powiedział już takie... Albo jak Xarda z Mortyża 2. Teraz mu za płynnie chodzi. No to wygląda jak milion FPS. Siema wklęsły. Ale fajne, podoba mi się. Za dobra fizyka. Już? No dobra, starczy mi tego. Cyberbabcia 1939. Co to za Wolfenstein, Duke Nukem Doom? Wolfenstein zagrałbym, ale nie wiem, czy bym zagrał. Co to, czemu są powieszone opony? Co tu jest? Przypomniała mi się... Co tu robi ten geść? Tak sobie przechodzisz? A ty co? Notatnik. Pastore Sachs. Zacząć żartem? Nie wpadać od razu w ton oskarżyciela? Wymyślić żart all foods, all signs? Najpierw słuchać, potem mówić, zapytać, jaki wpływ według wiernych ma na naszą społeczność otwarcie farmy proteinowej. Zapytać o nieobecnych, dlaczego nie przyszli na nabożeństwo. Nadgodziny, dobrze płatne, w niedzielę od jakiegoś czasu, nawet podwójne, okej. Bóg poczeka, Bozia poczeka, dzisiaj i za tydzień, ale wasze rodziny? Wielu prawników bierze podwójne zmiany, prawie nie widzą swoich dzieci. Ile tak można? Pamiętam, jak ciotka Petunia mówiła mi... A, Holf, chodź na obiad, a potem siedźmy tutaj i spędzajmy czas przez 2 godziny. Na początku Holf się wkurzać, ale później doceniać spędzony czas. Rozbijanie wspólnoty, osłabianie więzi, korporacja, walka o duszę, zakończyć mocnym, pozytywnym przesłaniem. Korporacje przychodzą i odchodzą, a my jak wspólnota Kościół będziemy tu zawsze. Warto postawić na Boga w imię Ojca i Syna und Ducha Świętego. Ale głupie. Czemu tu są w ogóle ludzie? O, małe dzieci. Małe dziecko Murzyn. Ciekawe, co powiedzą. Ale śmieszna jaba. No dobra, a ty? Co robisz? Dziwne, bo to jest taka prawdziwa Murzynia. Patrzcie, jakie tu są. W Murzyni też są takie pustynne klimaty. Chcesz czegoś? Chcesz czegoś? Wyjebać ci? Hej, ty! Nie mieliśmy przyjemności. Ale z nim? Tym, co go pochowałeś, czy co? Nie, kurwa, no nie! Co nie? Siema, Mowka!
Tak się nie robi. Co się nie robi? Siema Mowka, witaj, że tu przyszłaśka. Te opony mają wołyń. Pewnie ktoś wjechał w kałużę i teraz rozwiesił opony, żeby wyschły. Masz szluga? Nie. Jaki gościu. On ma takie zakola, że mógłby sobie pomalować głowę i na Wielkanoc by mógł przyjść. Nie podchodź do mnie. O, ale numer. Co ale numer? Gotujesz dżambalaję? Ładnie tu pachnie. Aż ślinka cieknie. Czosnek na rozgrzanym maśle. Nic tak nie przyciąga klientów. To jest czosnek, twoim zdaniem? To jest kurwa makaron. Dostanę coś do jedzenia? Coś na pewno. Myślałeś, że jak powiesz, że nie będzie streama, to nie przyjdę. Surprise, motherfucker! Czosnek na rozgrzanej spermie. Byłem pewny. To mi się też kojarzy trochę z tym Riverem. Kurde, nie dokończysz historii, bo coś się zepsuło. No trudno, nie przejmuj się tym. Kupmy se wontony, bo nie ma kondonów. No, dziękuję. Zjedzmy te wontony. Czemu jestem na Golasa? No nie, on się rozebrał, bo zobaczył tego gościa. Mowka, bardzo to doceniam. Dziękuję, że wpadłaś, nawet myśląc, że może nie być streama, tak jak zresztą powiedziałem. A jednak jest. Uja, ale przystojniak, patrzcie. No co, dziewczyny, przyznajcie się, która by mu nie odmówiła i randki bez zobowiązań. A gdzie są te okulary Johnego? Te. O, cześć, jestem fajny. Chodź ze mną na lunch. A co to lunchak? To taki pyszny posiłek. Zobacz, jakie mam buty. No naprawdę wygląda jak jakiś Johnny Bravo. Zróbmy z niego Johnnego Bravo naprawdę. Wystarczy mu zmienić to? Tą ciepłą bawełnianą? Na taką jakąś czarną, nie? Na przykład... Nie, nie taką. Nie taką. Chyba nie mam takiej, wiecie? No coś w tym stylu, ale... Pff, ani trochę to nie wygląda jak Johnny Bravo. Niestety. Ale z tym też fajnie wygląda. Ale no to jest już taki przystojny jak motherfucker. W cyberpunku jak się ruchasz bez gumki, to ci się urodzi dziecko w głównej fabule. Będziesz musiał płacić alimenty. Ale to nawet nie ma wyboru, czy chcesz mieć gumki, czy nie. Patrzcie, pani od przyrody wcina hot doga. Gdzie tak pędzisz? Patrzcie, ten ją... Pół murzyn, pół hinduska, ukraińska, chinka... Daj mi spokój. Człowieczka. A? Nie wiem, co tu się stało. A ty co, suszysz sobie buty? Jest fajnie, co? Nie, nie jest fajnie. Śmierdzą ci te buty na kilometr. W ogóle najlepsze, co można powiedzieć do kogoś, to śmierdzisz na centymetr. Czyli to w sumie nie aż tak mocno. Ale dialog Wykariego mogę zrobić, bo nie mam głosu jego postaci, to będzie głos Iwony. Fajna zabawa, nie? Można historię wymyślać. No dobra, to teraz jedziemy zrobić jakąś misję. Czemu taka gay miniaturka? Zobacz tytuł streama, to jest Dawid Golas, znaczy Wojtek Golas. Wymyśliłem to, bo chciałem. Co tam jedzie jakiś? Roboty drogowe. Aaaa! Déjà vu. Może śmierdzić mocno, ale nie roznosi się. Witaj, norweski druiszku, ale bym ze spaghetti z pomidorami i mięsem zjadła. Chyba jutro zrobię na obiad. A, zrób! A przy okazji, weź sobie mały widelczyk i połóż go koło tej potrawki, którą zrobisz. Ktoś komuś daje takie rady, które nie mają za dużego wpływu na jego życie. Wiecie co zróbcie? Stańcie sobie nad krawędzią chodnika koło swojego domu na terenie zamieszkanym, tam gdzie jest mało samochodów. Jak nie będzie żadnych samochodów, to zejdźcie z krawężnika, stańcie na ulicy i powiedzcie na głos słowo piękna pogoda. To sobie zróbcie. Popsute mam. Kurwica, w tym samym czasie powiedzieliśmy déjà vu. Naprawdę? Patrzcie! Patrzcie! O kurwa, nie wiem, co się stało. Co jest?
Hej! Przepraszam! No fuck, kaka! Pobiłem go karabinkiem, to go zabiło. Był jeszcze sprawny. Wy też macie takie samochody déjà vu? Mam fajny plan. Ciekawa muzyczka. Wojtek Golas nie ma dystansu. Tak? Co tu się stało? Kurde, myślałem, że coś się więcej stanie. Nie można jej nawet podnieść. Czy można z niej zrobić mielonkę? Red Engine się stał. Cześć, mam fajny plan. Przewieźmy ich. To są trupy. To nie będzie takie proste. A może będzie? Nie! Kurwa. Siema Andrzej Dyma. Andrzej Dyma. Andrzej Dyma. Andrzej Dyma. O kurwa, przewaliłem w słup. Widzisz, jakbym się z tobą zagadał w prawdziwym życiu, też bym spowodował wypadek. Wypadek, wypadeczek, prawdziwy, sytuacyjny człowieczek. Masz jakiś problem? Masz jakiś problem? Dobra, robimy jakąś misję. Odwilż. Sprawdź, co się znajduje pod koordynatami z Drzazgi. Ja nie będę nikomu odwilżał. O, podejrzenie cyberbabci i zróbmy to. Cyberbabcia. O, mordercy, ale ładna graficzka. Ant gay. O nie, jak go nazwałaś? Czy oni zabili kogoś? Jak tak, to trzeba ich zabić bardziej. Nie mogą żyć, skoro kogoś zabili. Na tym polega odpowiedzialność. Dobrze się podstawiłeś. Skończysz się! Do jednostek w sektorze zgłoszono kolejną podejrzaną aktywność. Powiedział, skończysz się? Gin, morderco! Nie żyje. Da się ich uwolnić? O kurwa, netraderzy. No ale są wolni. Dwie gwiazdki, tak? Już mi znikają, no nieźle. Kontrakt, gdzie dwóch się bije. Dzień dobry, V. Pojedziesz pod wskazane przeze mnie koordynaty i zdobędziesz pewną furgonetkę. Na miejscu będą niemili animalsi. Szczegóły w załączniku.
Tutaj są... To oni są animalsami? Nie, to są kosiarze. Ej, patrzcie. A tamten gościu ma głos takiego gościa z GTA, z Gothic Wojny Klonów. No nie da się ich uwolnić, więc można ich tylko zabić. No nie było innej opcji. Tylko tak można było zrobić. Gra sama mi kazała ich zabić. Posłuchaj tego. Limuzyna Kang Tao zaparkowana pod jakimś magazynem na nabrzeżu. W środku gość podpięty do braindance'u. Jak gej. Zorientował się, że tam jesteś? Zaraz, chyba go nie przeleciałaś. Chciałam, ale mu nie stawał. Dałam znać chłopakom, wzięli wóz na części, a kolesia... Ej, nie stawał mu, dałam znać chłopakom, przyszli i od razu mu stanął. Znowu straszna gra, kiedy Gothic pa? Co tu się dzieje? Do tyłu albo moje ziomki cię docisną. No dobra, jak nic tutaj nie ma do roboty, to idę. A tu co jest? Ale miejsce ciekawe. Trochę to miejsce mi przypomina Metro 2037. Czy ileś tam. Jak mnie nosi, kurwa! Mówię, że cię nosi! Zajebałeś sobie! Tak? No dawaj, kurwa. Wyglądacie jakieś przerośnięte koksy baby. Nic fajnego. Chyba, że ktoś ma taki fetysz. Co to za miejsce? Byliście tu kiedyś? Ziomki docisną, ale ona nie. Pozdro. O, ktoś tu jadł zupkę chińskie. Nie, to takie coś się zamawia z Chińczyka chyba. Ale bym se zjadł takie gówno jakieś niedobre. Niezdrowe, ale dobre. Jak jakiś gej. Jak ci zaraz pierdolnę! To co? No to pierdolnij, jak nie żyjesz. Przestań ty, kurwa! Ktoś się wyzywa, przestań nas zabijać, przestań być lepszy. To jest całkiem duże miejsce. Akcelerator? Marcinator. Impreza, bo zginiesz. Nie macie, kurwa, satysfakcji! Dziwne, bo strzeliłem gdzie indziej, a on i tak zginął. Zbiać to pnia! Spiąć dupka, tak zrozumiałem. Nie chcę zginąć. I don't wanna die! Kurwa, dostajemy w dupę! Ale fajnie zabijamy. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci pije spermę, co? Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, a twój dziadek dalej korzysta z Windowsa Vista. Jakiś gej. O nie, połączyły się wątki i teraz wyszło, że korzysta z Windowsa jak jakaś Vista. Jak jakaś pizda, jak jakiś gej. Co to za miejsce? Ej, co to za Wolfenstein? Pamiętasz tą lokację? Muszę sobie zjeść jedzonko. Będę miał efekt dobrze odżygany. Dobrze opierdziany. Czekolada. A piśni. Pierożki. A piśni. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci spermę pije. Aha. Głodnemu jaja na myśli. Z czego to? Z jakiegoś Tekena? To Crane, ale z Tekena. Crane z Tekena. A to Arnold Schwarzenegger. Jak wiadomo, Schwarzenegger jest bardzo silny i trudno go pokonać. Ej, wyłaś! Bo się kurwa zdenerwuje! Ale oni przeklinają, tak nie powinno być. Za takie przeklinanie należy się karka. Dawajcie, przez następne kilka minut wszystko zdrabniamy, dobra? Wy też piszcie zdrobnione rzeczy.
Jak myślicie, o co chodzi w tej misyjce? Na pewno trzeba pokonać przeciwniczków. O, patrzcie, zauważyli mnie, te małe ludziki. Zadamy mu ostateczny ciosik. O nie, chyba nie zdążyłem mu tego zrobićka. Dobrze, wyjmę shotgunka. Ten shotgunek spowoduje zabicie ich wszystkich. Rzucę im granacik. O, zastrzeliłem to działko. O, przedmieciki. Głupki, ale brzydki ludzie. Głupki, głupki, ach, nie wolno przeklinać. Mam rozpiskę Schweizenegera. Schweizeneger. Schweize. Patrzcie, coś tutaj jest. O, romantikoliszki. Chętnie je zjem. Na śniadanieczko. Warto się tu rozejrzećka. Na przykład tutaj jest walizeczka z pulsariczkiem. A tu są sztangielki i hantelka. Hantelki i sztangielka. O, ławeczka. O, poręczki. O, latareczka. A tutaj znajduje się wosk do włosków. Wosiczek do włosków. Dalej się nie pobije! Obiecuję! Dobrze powiedziałeś, bo to ja ciebie. Chyba zabiłem każdego. Do wszystkich brygad. Z uwagi na obcięcie funduszy przerywamy wszystkie prace na stacji, brygad. Dobra, co mnie to obchodzi? Jonas Lemon. Jakiś Pumba i Timon. Głupki, głupki, nie lubię ich. Twoja babcia powiedziała mi kiedyś takie zdanie. Jakie zdanie? Takie zdanie, że rób pranie. Nóż z neurobabcią. Albo wyobraźcie sobie, że każde słowo kończy się na babcia. Dopalacz wytrzymałej babci. Nie, to chyba nie o to chodzi. Podłącz się. Aleś go wydymał. Zaraz wracam. Te animalsiczki, takie sterydzinki były z wahaniem nastroiczków. Widzisz? Trzeba uważać, w co sobie pakujesz jakieś rodeczki. O! Już przegrałem. Będę musiał powtórzyć mój błędzik. Dobra, podłączę się do tego laptopka. Epile. 1C. BD. 1C. BD. Już zjebał. A. Zjebczyłem. O. Pliki. Pliczek zadania, zająć się, zabezpieczyć jaja, coś tam, wiadomości. Brandon Frost. Te wszystkie dziwki z Maelstromu nie robią na mnie żadnego wrażenia. Słabo robią gałę. Ale na jedną musicie zwrócić szczególną uwagę na akcji. Brandon Frost. Niektórzy z was pamiętają to nazwisko. Kilka lat temu zabetonował paru naszych żywcem w pustym doku i nagrał z tego czarne BD. Te klipy krążyły parę dni na rynku, zanim odstrzeliśmy każdego pierdolonego handlarza, który ich dotknął. Tylko Frost się wywinął, ale skoro znów wylazł z podjebanego kamienia, to trzeba go odpowiednio przywitać. Chcę go żywego. Chcę go żywego, proszę go zabić. Brak logiki. Brak logiki, riki tiki tiki, ratatatatatatata. Gdzie włazisz? Czekajcie, bardzo mi się podoba, przypomniała mi się nagle ta przeróbka. Kaka projekt miodowe lata. Czego stoisz na torach? To chyba to. Patrzcie, jest. Znalazłem. Uwaga, puszczam. Czego stoisz na torach? 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 Czego stoisz na tor
Stój, śmieciu! Czy pan wie, ile to trzeba się nakombinować przy prowadzeniu tramwaju? Run. Mnie śmieszą dwie rzeczy, czego stoisz na torach i czego oni mogą ode mnie chcieć? Ale i tak najlepsi są kiepscy, nie? Kurde, no muszę to puścić, przecież to jest najlepsze, kiepskie Dreas. Głodny jestem, zjadłbym coś. Pan tylko grzak. A ja to bym se chciał pizzę. Normalnie. Może być nawet sucha skórka od chleba. Ogóra suszonego, takiego domowego. I ja to puśnię na świńskim ryju. I na bocze kiszki, salcesony, ze dwie miednice i pasztety, i słodkiego babki. Paździoch idealnie wygląda. Skrócne keksy, a żem się boczek też w sumie, Ferdek chyba najsłabiej. Panie, panie, może tyle, że lec, panie. I Walduś. No racja, paździoch najlepiej. Ale Ferdek chyba najsłabiej tu wypadł, wyglądowo. Panie Ferdek. To co? Rewanże, co? Panie Bocze, jakiego rewanża? Nie było mowy o rewanżu, ale panie, co pan? Dobra, to ja stawiam zgrzewkę browaru. Jeszcze tydzień. Szyb, panie Ferdek. I skryjmy całe osiedle. Będziemy trzymać władzę w całym tym burdzie. Panie Ferdku, panie Ferdku. Wchodzisz pan w to? Panie, to są drugie rzeczy. A co, pan będziesz płacił? Nie. Ja też nie. No i gitara, nie? No i gitara, nie? Patrzcie na to jeszcze raz. Ja też nie. No i gitara, nie? Teraz można se już zapierdzielać. Zasadził ci kto? Kopa w dupę z Gredzie jeden! Nie! No krzyczu, rozpierdzieliłem! Panie, idziesz pan za tym pociągiem? No, panie, nie pierdziel panu! Panie Paździo, dlaczego panu się zawsze chce wtedy, kiedy mnie się chce? Kutafonik, jeden normalnie, jak ci wypiernicze w tylki, to ty normalnie... No daj gazu! Czy cię tak wleczesz jak emeryt? To było na zasadzie, gdy jego gniew, tak, no i gitara, a ten w niedzielę posłuchajcie, panie, w tym miesiąc. Mnie ten moment śmieszek Walduś napierdziela w lustro. Jeden normalnie, jak ci wypiernicze w tylki, to ty normalnie... No daj gazu! Czy cię tak wleczesz jak emeryt Fiatem w niedzielę po sąsiedzie? O w mordę, Jerzy. Narobiłem se kłopotów, muszę sprzątać u idiotów. Panie, w życiu tamtyra ogrodzili? Panie, nie bądź pan dupa, podkop od dołu zrobisz. A co będzie, jak mnie złapią? Panie, nie bój pan żaby, przecież będziemy pana ubezpieczać z okna. No, boczek zarąbiście i paździoch. Wściekły i szybki. A co, łop! Wypierdzielać mi szlaku skorowy! To moje ulubione są. Ale co się stało? Mam zawał! Mówi co pan? Ten pistolet latający. Mam zawał! Jeny kiepscy, to jest takie dziedzictwo. Co nie? Patrzcie, tak... Nie przeszkadza to, że nie ma już później fajnych odcinków po 200, po 300. Jakby dalej te fajne odcinki są fajne, nie? Animals, chyba chujals! Panie w mordejerza, to jest ta furgonetka normalnie? Bo ja se nie wiem. Panie, tu trzeba otworzyć, żeby z tyłu się trupy wywalały. Ani chujals. Mam zawał i nagle znalazłem. Mówi to panu coś? Tak. Panie Ferdku, Helena, mam zawał. Mówi to panu coś? Czemu to jest takie dobre? Musiałem ich pozapierdzielać. Ale opuszczone ulice, aż mnie swędzą cyce. Can you, babcia? Ah!
Ale głupie babcie, to chłop, nie wiem. Wygląda jak mutant. Dobra, jedziemy. Czekaj, bo on tam miał fajne. Can you feel it? Ej, bo tu są pułapki, patrzcie. To pułapka. Nie ma pułapek. Już mnie nie zaskoczycie. Lama z ciebie zostanie! Nie spierdolę! Euro dolarsy. Panie euro dolarsy. Mówi to panu coś? Co za jakieś haracze? Pewnie pułapkę na mnie macie. Widzę tego kutaka! No debile. Ten się spali. No, nie żyją. Jak ktoś tak głupio się zachowuje i mówi widzę tego kutasa, karnagę, to nie wie co robi. Mogę historię zrobić. Zrobili... naprawili, tak? O, sztos! Samuraja codziennie słuchasz? I co też sobie jak mycisz tak w myślach tak... Can you feel it? DJ Papar Gecko, Bigger Krimes. Siema Kacper Nowak. O, siemano, witaj! Jak tam? Radio Pep Kac. Jak masz kaca. Ale brakuje mi najlepszego radia, Paweł PlayStation. Dobra, dobra. Pytanie za 100 punktów. Kto ma w dupie Darka? Andrzejów dwóch. I w sumie wszyscy pozostali. Ale ich szybko zabiłem. Coraz lepiej mi to idzie. Myślę, że takie granie po stronie, znaczy takie granie takim katańczykiem, samurajem, to się przyzwyczajasz, a potem jakbyś chciał coś nowego, to byś musiał już grać jakimś netrunnerem, cyberdekiem. Myślałem, że mogę go trzymać i walczyć. Jak to moje miejsce w ekwipunku? Jeszcze trochę jest. Witaj, że muszę cię zabić. Jesteś Voodoo Boys. Trochę ze czystki porobiłem na YouTube i w końcu mam powiadomienia, tego chcę. Kacper, a co ogólnie oglądasz na YouTubie? Pewnie jakieś rzeczy do siłowni, co nie? Cooler Freeza. O nie, czemu piszesz rzeczy o Dragon Ball? Ja jeszcze tego nie obejrzałem. Siema wszystkim. Siema, Adrian. No widzisz, robię streamek, a miałem nie robić. Jakiś
punk wykurwisty. Ta muzyczka jest zajebista, podoba mi się. Gdzieś to słyszałem już chyba. Skoro, że nie obejrzę Rypsonu. Sam to puszczałeś na jednym ze streamów. No wiem, ale fajne. Jak ktoś dzwonił. Do Mr. Hentza. Nie odebrałem, ale i tak załatwione. Co powie ten chudy, wyblakły murzyn? Nie odzywaj się do mnie. Jedyne co miał do powiedzenia. Robimy misję jakąś? Turbo Fautech. Ale graficzka. Kurwa. Ale podobno w Red Deadzie są jeszcze bardziej ostre szczegóły powierzchni. Nie mogę się tego doczekać. Co tam? Kto się we mnie wjebał? Co tam ludzie powiecie ciekawego na temat malutkich piesków? Albo na temat staroziemskich posążków? Odwilż, sprawdź co się znajduje. Do krwi. Znajdź ring w Kabuki, Arroyo. Robimy te wszystkie walki? Czy bardziej zostawimy to sobie na postać damską, jakbym grał kiedyś drugi raz w Cyberpunka i probił te walki. I grał albo pod siłę, albo pod zdolności techniczne. Polowanie na murzynasy. Siema, Ustregal. Witaj. To może... Podejrzenie cyber... Nie no, a dobra, zróbmy to. Blisko jest. A ludzkie pieski mówią, że nie mogą się doczekać RD i ja pobieram ich zdanie. RD? W sensie... No, rąb... drzewa? I co? Zlokalizuj cyberpsychopatę. Nie reaguje, brak pulsu. Postrzał kulami dużego kalibru, prawdopodobnie z wieżyczki. Dlaczego mówisz mi o wieżyczce? Nie, jak ta piosenka była? Pamiętacie tę piosenkę o inflacji podatkowej? Co można zrobić przez 3 godziny? Na pewno można stykać sobie 3 marciny. I jeszcze oprócz tego można zesrać się na małą wieżyczkę. Dlaczego powiedziałeś mi o wieżyczce? Dlaczego powiedziałeś mi to, gościu? Przecież to w tym twoi, że budują kościół. To jest tak naprawdę inflacja podatkowa. O, może się nie zepsuło. Inflacja podatkowa, inflacja podatkowa, inflacja podatkowa. Inflacja podatkowa, inflacja podatkowa. Inflacja podatkowa. Nie ma dowodów. Czemu to są? O kurwa! Kurwa, zginę! O kurwa nie, zginę. Nie, restart optyki. Kurwa. Żebym nie zginął. Żebym tylko nie zginął. Dobra, nie zabiłem go na szczęście.
ale dobry gościu. Szok dźwiękowy, ale miał rzeczy. Ale miał skiny. Co tu pisaliście, ludzie? Ciekawe, czy mój brat by mógł grać u siebie w RDR 2, jak udostępnię mu swoje gierki. RDR 2 ma zajebiste szczegóły zachowań postaci. No, to prawda. A będziesz oglądał Andrzej Dyma? Ja sobie to przejdę na streamie, ale chyba raz a porządnie, bo to jest potężna, długa gra. I można w to zagrać, ale następny raz to bym w to zagrał chyba za kilka lat, czyli zagram raz i nie wiem, czy tam jest kilka zakończeń, czy tylko jedno. Więc RDR 2 będziemy niestety długo przechodzić. Zlecę robotę. Okej. Siedzę w gównie po uszy. Stary! Kurwa, ale zjebałem! Chciałem wysmażyć tego kolesia, którego wynająłem, bo nie będę zostawiał świadków, ani tym bardziej płacił tej chorej ceny, którą podyktował. Tylko, że ten chuj miał obronne wszczepy i nic mu się nie stało. Spierdolił mi. Za to do mnie się przyjebał Netwatch. Ledwo mi się udało spylić z sieci. Adrian, dużo zakończeń. Okej, czyli wygląda na to, że ktoś tu chciał się pozbyć świadków. O, miecz Obi-Wana Kenobiego. Inflacja podatkowa. Kacper, ty masz 120 na ławie? Naprawdę? Inflacja podatkowa. A, sam chcesz dokończyć ostatni rozdział? Nie chcesz tak, że u kogoś oglądasz, tylko chcesz sobie sam to dokończyć. Dupa, nie udało się. Wekari, potem zobaczę. Co? Co, Rybson, się stało? Naprawili, ale nie naprawili. Inflacja podatkowa. Fajnie, że chociaż jedno się udało. No, w tej walce było ciężko z nim wygrać. Jaką misję robimy? Co myślicie? Netrunner Wood Boys chyba chciał awansować, przejąć G i M, zatrudnił najemnika, ale potem próbował go wypalić i przez to sam się odsłonił przed Netwatchem. Unieszkodliwiłem go, ale żyje. Dzięki, że go oszczędziłeś, V. Moi ludzie już po niego jadą. Pewnie odwaliło mu ze strachu w tej norze Wood Boys. Jakąś misję fajną musimy zrobić. Numer 1. Znajdź paczkę, przywieź ją. Zróbmy to, no. Czekajcie.
dobra, wróciłem. Nie, nie KFC, ale zrobiłeś mi... Panie, ja se nic nie wiem o żadnym KFC, ale jak se pan tak teraz powiedziałeś, to aż se normalnie smaka takiego narobiłem. I to na takiego pysznego KFC, a nie na takiego pizdryka ze sklepu. Popatrzcie, ludzie. No dobra, wyjeżdżamy z tej plażyczki, bo nie jesteśmy nad morzem. No sam się wjebał, kurwa. Co tam się dzieje? Przemoc? Kurde, nie doskoczę, jestem za mały. Plama z ciebie zostanie! Napierdzielają się. O, co to za impreza? Ja nie zostałem zaproszony. No nie wolno szczać w takim miejscu, durniu. Doktor Paradoks ma rację. Ukradnę im auto. Cofnij się, frajerze. I przejadę tego, co szczał. Ale grafa. Panie, wypierdzielaj pan do siebie na górę, a nie tu o mnie się gadać o północy. Lama z ciebie zostanie! Kurde, wszędzie walki, patrzcie. Rucham cię! Kiedy ty wjeżdżasz? Dwa klany chcą się ze mną napierdzielać, kurde, mogę łatwo zginąć. Cisnąć chuja. Co się dzieje? Gówno. I giniesz! Zabiłem gościa i miałem to w dupie. Dobra, idziemy dalej. Dalej, mój dzielny samuraju. Opatrzcie, murzyn, co powie? Rudy murzyn. Nie, to zwykły gościu. Dobra, przywołajmy sobie auto. Najlepsze w grze. I jedziemy misję robić. Czekasz, aż naprawią, by wstawić model, tylko po to, żeby się dowiedzieć, że model jest niekompatybilny z ich jebaną stroną. To po co go tam dali? Co nie? Oni to chyba sami nie wiedzą, po co to było. Gdzie się pchasz? Jak się masz? Jedziemy. Puszczamy jakieś radyjko? Macie jakieś specjalne życzenia? Ale fajnie się skręca tym autem, najlepiej. Wypierdalaj. Daj mi spokój. Robimy misję. A potem możemy zrobić później jeszcze jakąś fajną rzecz od Vekariego odnośnie jaskini jakiejś. Tam są podobne ciekawostki. Byłem tu kiedyś? Nie pamiętam. Mogłem być, ale mogłem też nie być. Fajna muzyczka, co? Jaskinia, pozdrawiam. No sama się wjebałaś, głupia pizdo! Ja bym jechał i byłoby wszystko okej. Dzieciaki znów rozrabiają? Przyjmuję, jedziemy. Ale ładne LEDy, znaczy światełki. Wpadł pod samochód z własnej winy. Nie szedłeś po pasach, to twoja wina. Zabić go. Pozwala?
Fajnie, że na takim streamku przed chwilą było 19 osób, teraz też tyle jest? Fajnie, jak na takim streamku w taki dzień jak... środa 23, a teraz już jest północ, że dalej tyle osób jest. Bardzo mi miło! Ej! Ej, kupcy klej! Wrzasnął. Muszę się wysmarkać. Drzwi mi odleciały jedne. No nieźle, teraz mam takie widoczki. Jadę sobie i patrzcie, mam takie widoki. Fajnie, nie? To się wyklepie. To się przyklei na taśmę. Taką fajną, klejącą. Super, co jak przykleisz, to już wszystko jest dobrze. Mam jakąś paczkę przewieźć, to ciekawe, czy to będzie dobra misja. Walka za co? Dziwne. Ten gościu mnie goni, czy co? Ale miejscuwa, patrzcie. Gdzie to jest? To jest... Watson? Little China? Niedaleko mojego mieszkania w sumie. Little China. A byłem tu wczoraj, tylko już nie pamiętam. Andrzej Dyma, co sobie teraz grasz ostatnio w Gothica? O, jakie miejsce ładne, jaka grafa. A my jesteśmy w takich jakby slumsach z Dying Lighta. Siema, Seral, no już myślałem, że cały wieczór będzie do dupy, a tu nagle streamek. Cieszę się, że mogłem ci jakoś poprawić hemor. Czemu przejeżdżasz człowieka w górniu? Ratunku, policja, milicja. Co tam się dzieje? O, ten już zginął chyba całkiem. Przeżył. Uciekaj! Jakie akcje tu się odwalają, co? Scrollsy online polecasz? Jest klimacik, czy to jest takie trochę... Takie widać, że zrobione, żeby tylko zarobić na fanach. Jakbyś to ocenił. Dobra. Co za apteczka? Witaj, panie profesorku. Dobry. Chcę kupić medykamenty. Jasne. Horizon Zero Dawn. Też w to grałeś, tam podobno grafika jest ładna. Dopalacz zdrowia. Chyba bym sobie to kupił, a to? Wytrzymałość. Dopalacz zdrowia sobie kupię, dwa takie. I sprzedam mu brońkę. Taką. Dobra. Co to było? No to sprzedam jeszcze coś. Nowe przedmioty. To. Za mało pieniędzy, ale biedak.
Nie mogę tu iść. Wszystko to tylko fasada. Wszystko to tylko twoja babcia. Właśnie, Eseral, dołączam się do pytania, czemu ci smutno, co? Przyznaj się. Ja już wszystkiego nie zbieram, tylko niektórych rzeczy nie zbieram. O! Fajna miejscuwa. Ale tekstury się tutaj doczytują. Co jest? Blue Moon. Dzięki jeszcze raz, V. Nawet nie wiesz, jakie to fajne wyjść z domu i nie oglądać co chwila za siebie. V, jesteś zajebisty. Miło słyszeć. Znaczy, mi się podoba w TSO, że zawsze jest co robić i sobie przyjemnie biegam po mapie wykonując questy. Wiadomo, że MMO to jest MMO, ale jest kilka questów nietypowych dla MMO. Jakoś zawsze na twoich streamkach mi lepiej. Tu zawsze jest taka spoko atmosfera. Można się odciąć i wychillować. Nie wiem, jak ty to robisz, ale idzie ci to zajebiście. Dziękuję, Seral, to bardzo miłe słowa. Wiesz, że ja se normalnie walnę screena tego, co napisałeś. To są dla mnie takie motywujące rzeczy. Naprawdę. To jest bardzo motywujące, co powiedziałeś. Aż mam ochotę dalej streamować i się nie poddawać. Czekaj, podkreślę to sobie tak ładnie. O, dziękuję. Zapisz obraz PNG do obrazków, nowy folder o nazwie na pamiętkę. Dużo mam też takich rzeczy na poprzednim kompie i tam też mam takie różne właśnie, wiesz, pochwały jakieś, czy cytaty, co chciałem, ale no, na tamtego kompa mało wchodzę. Andrzej, a mówisz o jakich questach takich nietypowych dla MMO? Czyli takich innych niż pozbieraj 50 tego, 100 takich przedmiotów? Dla jednych może to być wada, bo będzie zbyt chaotycznie, a dla mnie to zaleta, że możesz sobie wybrać kierunek świata i tam zacząć questy robić dla danej rasy czy sojuszu raz. Siada mi na banie przerwa z chłopem, jakiś overthinking mi siada i za dużo myślę i ciągle sobie coś wymyślam, plus no brakuje mi go, ale mam nadzieję, że jakoś to nam pomoże poukładać między nami. Trzeba przyznać, mi też wiele razy humor poprawiła obecność na streamku. A, dziękuję, że teraz mi tak mówicie i coraz lepiej się czuję teraz. Blue Moon, jestem twoją dłużniczką. Słuchaj, jeśli będziesz kiedyś w Tokio, koniecznie dawaj znać, pokażę ci wszystkie fajne miejscówy. Nie wiem, kiedy to będzie, może po prostu mówimy się na kolację, nie? Brzmi dobrze, któregoś dnia. Oby jak najszybciej. Ciekawe, czy można się z nimi spotkać na serio. Teraz nikt mi już nie podskoczy. A dawajcie. Nie wiem, kiedy to będzie, może po prostu mówimy się na kolację. Ojej, chciałbym, ale jutro ruszamy znowu w trasę, właśnie się pakuje. Nie no, Purple Force i Red Manage popękałyby z zazdrości. Weź je ze sobą. Wi, co ty kombinujesz? Mam wrażenie, że chcesz mnie sprowadzić na złą drogę. Słuchaj, bardzo miło się gadało, ale muszę już lecieć, trzymaj się, Wi. Na razie. Można sobie tą Blue Moon popodrywać, ale ciekawe. O kurwa, przecież ja jestem spadam, co ja odpierdalam. Mam nadzieję, że w prawdziwym życiu też tak nie będę robić. Może to jest tylko gra. Dobra, idziemy zrobić misję. Zszedłem sobie tu, to są jakieś takie doki. Co tu jest? Znajdź pojemnik z graffiti. No future. Sprawdź jego zawartość. Streamuj, charyzmę masz i kontaktowość z ludźmi. Dziękuję! Ej, pokażę wam fajną grę. Trauma Team. Dawno w to nie graliśmy. O proszę, ja w TSO grałam dość regularnie, jeszcze półtora roku temu i to robiłam dungeony z kumplami, nawet triale czasem, ale trochę mi się znudziło. Czyż byś robił quest w Orisium? Orsinium? Orsinium? Ale ja czy gotikowy Andrzej? Był jakiś nietypowy quest, że trzeba było się zakraść do podsiadłości i nie zabijać strażników. Bo się questa popsuje, a ja popsułem. Siema, Filu! Łapy precz od mojej żony. Dobra. Ja chcę zobaczyć, o co tu chodzi. Ha
ale fajna gierka. Ktoś kupuje sobie tak dobrego kompa, żeby grać w coś takiego. Ale broń. Kontra. Wow, z namierzaniem smart. Stary kompletę. Charyzmatyczny malcipańpć. 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 Kurde, aż to muszę komuś wysłać. Malcipańpć. A mi dzisiaj wymyśliła Maven takie zdanie. Czekajcie, mogę wam przeczytać. Świętojaczek Romański. Święt. Świętojaczek Romański. Świętojaczek Romański. Jakie to jest głupie. Zrobiłem to, pozdro. Rybson, zrobiłeś? Jak to? Jednak? Jednak zrobiłeś? Kontra lepsza od Cyberpunka. Czy to jest nawiązanie do tego, jak ja gadałem, że Gladiator lepszy jest od Chronik? Gladek lepszy jest od Chronik? Ziomek, wypadła ci plomba. Tam mógłby być na mnie lepszy pocisk, ale nie wiem jaki. Musiałbym się zastanowić. Jaki może być na mnie dobry pocisk? Ziomek, wypadła ci plomba. Nie, ja bym bardziej... Znaczy wiem, bo się rymowało, ale co można na mnie zrobić, żeby pocisnąć, kurde? Czekaj. Gladek lepszy jest od Chronik, ziomek, wracaj do losowych dialogów. Nie. Ziomek, Gladek lepszy jest od Chronik, wracaj do losowych dialogów. Nie, kurde, jak to zrobić? Gladek lepszy jest od Chronik, rób sobie losowe nie. Gladek lepszy jest od Chronik lub se losowe dialogi. Ale to jest właśnie rób se losowe dialogi, to jest takie trochę ciężko właśnie zrobić tutaj takie satysfakcjonujące sylaby, co? Gladek lepszy jest od Chronik, daj sobie na ryja tonik. Rybson, puszczamy zaraz? Na wyjebce zapisałem. Na wyjebce zapisałeś? Coś ci wypadło. Jaja. Dobra, ja wolę grać w prawdziwego cyberpunka, a nie w cyberpunk losowe dialogi. Cyberpunk losowe dialogi, ale by to było średnie. Bo tam jest za dużo dialogów takich kontekstowych. A w Gothicu to masz na przykład właśnie takie rzeczy typu... Przyjłóż mu! To jest śmieszniejsze, żeby zrobić z tego losowe Marciny. Ej, nie trzeba nic naciskać, wystarczy trzymać. Jen, co jest? Czemu grasz w jakiejś popancie? Witaj, Maven. Świętojaczek Robański. Wiesz, jaka ta gra jest fajna? Nie chcę kontynuować. Gladek lepszy jest od Chronik, mózg ci wyżarł chyba kornik. No właśnie, kornik a kronik nie rymuje się, kurde. Trauma, drauma. Lecę, bo jak ktoś to mówi, klasyka. A inka, gaj światło, bo trzeba spać, żeby rano wstać. O, widzę, że lubisz świat według kiepskich. Nie ma żadnej nowej gierki, ale tamta była fajna, to taka trochę jakby Doom. Disculpa, nie mam nastroju. Nastrój to można mieć, jak se strój nałożysz. A ja z podstawki polecam Grenszadę. Grenszadę Gniew Aniołów. Świętojańczy. Świętojańczy. Prawie jak Yamcha. Yamcha to był ten w Dragon Ballu. Maven, tylko ci szybko powiem, że dobrze, że zadzwoniłem, ale... Gruncie rzeczy... Co za ludzie? Co kurwa? Co? Co ci nie pasuje? Wiesz co, gościu... Spierdalaj. Teraz on już nie żyje. Co? Przeżył.
Tak nie powinno być. Muzyczka z Dźmina fajna jest, nie? Fajny był Nowigrad. O, dzieci murzyńskie, co powiedzą? Ej, daj jeść! Przecież masz! Daj jeść! A drugie dziecko murzyńskie? Dzień dobry. O, drugie dziecko kulturalne, nie prosi o jedzenie. A to? Ale śmieszna jawa! A co powiedz za drugim razem to dziecko? Jeszcze nic. Ale jest jeszcze szansa, żeby powiedzieć to, co kanonicznie. Nagle ma inny głos jakiegoś. Dlaczego masz taki głos, jakbyś był dorosły? Wstałaś dzisiaj, Maven, chyba o 5, nie? Czy to było wczoraj? Ktoś nie spał 870 lat i 10 dni. I jeszcze w ciągu tych 870 lat mówi, że 10 dni. Dobranoc, fajnie, że tu wpadłaś. I 22 sekundy. Całe dzieciństwo z kiepskimi. Dobranocka, trzymaj się! Riven Spire. Czy wam się to też kojarzy z Dying Light 1? To miejsce? Że ja pierdziele, też się tak z góry schodziło, szło się przez dachy i tu się podnosiło skrzynkę. Tylko że zamiast przemieńca jest ta baba. Pff. Ej, ona zrobiła takie pff. Oplułeś mnie. Czemu tak zwlekasz jak Marcin? To? Lodówka. Pusta. Normalnie Dying Light. Pojeby. Ale bym zagrał w Dying Lighta jedynkę znowu. Zapis rozmowy. Wyjebali ją przez okno. Dzwoniłaś. Chciałam ci pogratulować materiału. Zniszczyłaś mu życie, kochana. Ja jego. On jakiś 300 ludzi. Jakoś to się dodaje. Bardzo dobrze. Może kolejny skurwiel z biotechniki się zastanowi, zanim zatruje kolejnych. W to nie wierzę. Wiem. Tak tylko mówię. Dałaś się ponieść chwili, a ty się nie boisz? Kochana, ty myślisz, że od kogo ja dostałam te materiały? No z jego dysku. Zboczeniec. Dysk załatwili mi jego kumple z biotechniki. Jestem chroniona. No taka jesteś chroniona, że nie żyjesz. Ale ładna odbijaczka. Rybson, nie no, na razie nie będę grał w Dying Lighta, kroniki Dying Lighta. Gladek lepszy jest od kronik, bardzo Gladek lepszy jest od kronik, bardzo kiepski z ciebie komik. A tak serio, to przykre, jak ludzie gotikowcy potrafią być zesrani. Gladek lepszy jest od kronik, słaby z ciebie konik. Konik, taki co biega na biegunach. Zwykła zabawka, chuj ci w dupę. Chyba pominąłem. O, w pizdu. O cholera. Żyje, ale jest wycieńczony. Ciekawe, co na to Denis. Mam go podnieść? Ej, jak tam? Znalazłeś towar? Mogłeś powiedzieć, że chodzi o człowieka. Gdyby chodziło o pudło bananów, to bym poszedł na pocztę. Nie marudź. Kto to jest? Ambasador, kurwa... Kto to jest? Kto? Przecież to jest Sirius Black! ...na Meksyku. To nie ma teraz znaczenia. Podstawiłem samochód. Załaduj faceta do bagażnika i jedź do Northside. Dokładny adres jest wbity do GPS-a. Okej. Randyczka. Aha, jeszcze jedno. Uważaj na Tigersów. Mają z twoim nowym kolegą na pieńku. Czekaj, co? Cholera, rozłączył się. A tu co jest? Penis. Pamiętasz tę misję? Ja go niosę jak Evelyn Parker. Trochę jak babę go niosę. Trzeba umierać tej mierzów. Płodę, nie zabijaj mnie.
Hilgersi, Srersi. Pierdelsi. Tędy. Mogę się tu przycisnąć, kurwa. Szybciej. O, udało się. Dobra. Coś ci wypadło, Dawid podsiadło. To było nawet dobre. Śmiałem się 3 tygodnie. A potem narobiłem w spodnie. Ej, tu się nie da wspinać. Ale można wejść na te śmieci. Kurwa. Hogwarts Legacy. Legacie. Jak tam, grałeś już w Hogwarts Legacy? Znalazłeś Siriusa Blacka? Sirius Black. Byłeś z nim. Przywiozłeś go, żeby mnie zabić. Puść ją, Anakin. Puść ją już. Ty ją nastawiłeś przeciw mnie. Mylisz się, ja ją nastawiłem. A nie lepiej go po prostu zajebać. Znaczy ich. Leż. Grałeś z Slytherinem? Hufflepuff, Ravenclaw i Slytherin. Kto ty jesteś? Polak mały. O kurwa, zapomniałem, gdzie go położyłem. Tutaj? Wyobraźcie sobie, że go podnosisz i niechcący nacisnąłeś skręć mu kark. I skręcasz mu cały kark wraz z podeszwami. Anakin, Sky Tower. Sky Tower. Co to? Siostry bliźniaczki. Zwykłe nieboraczki. Każdy powinien je mieć. Gryffindor, Hufflepuff, Jakendar, Smokożywieniec, Xardas, Bizonożywieniec, Smok. Ich ominąć. Nie da się skakać w tej grze. Co ja pierdolę, nie da się skakać w tej misji. Z tym ciałem. Nie no, trzeba ich chyba zabić po prostu i tyle. Bo nic innego nie ma sensu. Zakoladiego? Mój kutas? Ustregal też ci to wysyłał? Ktoś go upuszcza z takiej wysokości i zdycha i ginie. O, tędy! Zwykła zabawka, mała pierdziawka. Jelenie spod Wengardu? Moja dupa? Wybrałem pochodzenie, że jest nomadą. Muszę ich jednak chyba wyeliminować. Jak leziesz? Zamknij pizdę. Mnie tu nie ma. Co tam się dzieje? Kurde, zginął nie ten, co trzeba. Pomocy! Już tym pedałem! O, ale fajnie nie żyje. Ale dużo gierek. Ja bym się tutaj zasiedział do rana. Dobrze. Wracajmy więc.
Okazało się, że nie mam na czym się martwić, bo jakiś typ wpadł tam w formie wilko... Czekaj. Swoją drogą, kiedyś grałam w Teso, robiłam misję, w której jacyś dranie wzięli zakładników i trzeba było uniknąć wykrycia, bo ich pozabijają. Zastanawiałam się, czemu wystarczy mi miksturek nieudzielności, ale okazało się, że nie mam czym się martwić, bo jakiś tam typ wpadł tam w formie wilkołaka na pełnej kurwie i wszystkich pozabijał, w związku z tym nikt mnie nie zauważył. Takie losowe wydarzenie, ale nie do końca byłaś w stanie to przewidzieć. Jakiś losowy typ w formie wilkołaka. Ty grałeś punkiem. Ja Jagorna? Ja następnym razem będę grał albo punkiem, albo jakie tam są jeszcze drogi? Korpo? Punk, korpo, nomada i co jeszcze? Ale to ma tylko wpływ na początek gry i na dialogi podczas gry, czy na coś jeszcze? Nomada. Zanieś ciało do auta i połóż je na siedzonie. Tylko trzy. A, korpo, nomada, punk. Cyberpunk? No, jak nazwa gry wskazuje, cyberpunk. No, to nam każe, żebyśmy grali punkiem. No, wtedy jest podobno najlepsze zakończenie, takie tam. A, co to za jakieś? Ciekawe, czy można kupować leki. A, idę sobie do apteki kupić leki. Dobre. Wkładamy gościa do samochodu na siłę. Jak nie wejdzie, to w kawałkach. A, no i się zmieścił. Dobre. No, teraz trzeba jechać szybko. I uważać, żeby kogoś nie przejechać. Szkoda. Jeny, przez chwilę myślałem, że leci ta muzyka i byłem taki zdziwiony, że dlaczego to tutaj leci? Patrzcie, patrzcie. Maszle opening. Pasuje, nie? Do klimatu cyberpunka. Moim zdaniem pasuje. Mówi, że też punkiem grałeś pierwszy raz. Niektóre zdania można inaczej przejść. Jakaś ulica lepiej do mnie przemawia w tej historii. Punk, korpo, nomad. Nie, Rybson, ty też tak zrobiłeś, a z drugim nomadkę i teraz znowu nomada. Czyli korpo nigdy nie grałeś. Takie skiny brensy. No nie, losowe, to był jakiś gracz, a tak nawiasem mówiąc, to obecnie mam kilka wilkołaków, bo kiedyś chciałam zrobić jednemu gościowi na złość. Ktoś chce, to mogę ugryźć, fajnie się gra wilkołakiem. To masz kilka postaci w tej grze? Robota wykonana. No widzę właśnie, spisałeś się, nie ma co. Jak tam, Haruyoshi, trzymasz się? Denis ratuje życie. To kim on właściwie jest? Niech sam ci powie. Haruyoshi? W Japonii chirurg numer jeden. Pewna ręka. Jeden dzień szef Tiger Claws potrzebuje operacja mózgu. Ale błąd. Szef umiera. Tiger Claws bardzo źli. Chowam się na łódka, płynę do Ameryka. Denis ratuje życie. Moja tajemnica. Zabijam szef Tiger Claws specjalnie. Ja dobry chirurg, najlepszy. Gada jak murzyni w Afryce. Mogłeś powiedzieć, że będzie problem z Tigerami. Uznałem, że znasz teren i sobie poradzisz.
Skoro teraz gadamy, znaczy, że się nie pomyliłem. No dobra, fajnie się gada i w ogóle, ale jeszcze mi nie zapłaciłeś. Pamiętam. Masz. I niech ci służy, bracie. Fajny. To skąd dokładnie przepłynąłeś? Chirurg numer jeden. Pewna ręka. Przypomnij, jak masz na imię? Chirurg numer jeden. Pewna ręka. To wszystko, co umie powiedzieć. Chcę sprawdzić jeszcze raz tę broń. Zobaczyć, jak ona w ogóle wygląda. Fajne, mam różne katany. To jest katana, szansa na krwawienie, szansa na porażenie. To jest jeszcze wyższa szansa na porażenie. Ale trzeba ją ulepszyć. Ulepszenie. Szansa na porażenie będzie taka sama, ale obrażonka większa. A to mogę też ulepszyć sobie. Penis ratuje życie. Eseral, no bo właśnie o to chodzi w tym, wiesz? Żeby sobie grać właśnie to, co powiedziałeś, czyli w multiplayer przez internet. O, to będą dużo większe obrażenia. Ulepszam. Szkoda, że nie ma dalszych poziomów, bo jest ikoniczny. A szkoda, że nie ma jeszcze dalszych. Zobaczmy, porównajmy sobie. Gdzie się robi porównanie? O. Ten obecny, co mam teraz, ma 133, ten też, ale ten ma dużą szansę na porażenie. Wow. A ten Tsumetogi ma największe obrażenia z kolei, ale o niewiele, i ma szansę na porażenie też. Chyba wolę mieć szansę na porażenie 5% większą, bo to dużo. Ale fajny miecz. Trzymaj się, Eseral. I tak się nie wyspałeś, a jutro znowu cały dzień na uczelni. Powiem tak, jebać szkołę, ale jak musicie. A ja czekam, aż puścisz wyzwanie, jak będziesz tego słowa, to spróbuj się nie zaśmiać. A, to puszczamy już! Przejechałeś babę, ty durniu! Ale to przecież jest ten. A, żyje. Nawet wystąpiła moje RDR 2, ale obawiam się, że tak się nie da. Chyba można, ja mam na Epic Games i nie wiem, czy nie wystarczy dać komuś hasła i loginu. Dobranoc, ja sobie jeszcze posiedzę. Patrzcie, jak ten, jak poprawiła się, żebym nie myślał, że już idzie. Bo po prostu pożegnała Eserala. Pożegnała Eserala albo Andrzeja Dymara, który powiedział, że babcia to jest zwyczajna kanapcia. Dobra. Zapisz. Na chwilę robimy wyjście z gry, bo ja lubię czasami zrobić restart, żeby się silnik zrestartował. Gwiezdny miecz. Adrian, już mi gadali tu o stroju Jedi, o jakichś mieczach. Nie ma takiego. Dobra, patrzymy. Co kurwa? Gothic 3 za 8 zł? Mnie to obraża. Ta gra jest zbyt genialna, żeby była tak tania. Żądam zwiększyć cenę do 100 zł. No i bardzo dobrze. Ta gra nie może być taka tania. Co żeś zrobił? Co? Co żem zrobił? Nareszcie adekwatna cena do fabuły. Dobra, puszczamy to. Uwaga. A, tytuł: Cyfrowe szaleństwo, bitwa o świat gier. I to będzie podział na głosy? Uwaga, bo naprawdę, naprawdę fajna rzecz się szykuje. Uwaga, uwaga, uwaga. Uwaga, naprawdę fajna historia się szykuje. Fajnie, że ten tekst się zabija. Dobra, to patrzcie na to. Tytuł: Cyfrowe szaleństwo, bitwa o świat gier. Damiano, Rybson, Vekari, Perez, Filip i Romp
stanęli naprzeciwko wklęsłego majora Darta PlayStationa, a także niesamowicie dziwnego smoka, który mówił same wulgarne słowa, takie jak: kurwa dupa ci pangielia, futa z cycki gówno, oraz tajemniczego, zakapturzonego, mrocznego maga znanego jako poszukiwacz, który jedyne co mówił to: tam jest! Ruchatko by szybko zdech! Damiano wiedział, że musi stawić czoło wklęsłemu majorowi w pojedynkę. To jest osobista sprawa, kurwa! Nie pozwolę, żebyś zniszczył to, co zbudowaliśmy! Zawołał, wyciągając swój miecz, zdecydowany na walkę. Rybson i Perez przygotowali się do walki z Pawłem PlayStationem. To nie jest miejsce dla ciebie, jebany situ! Wróć tam, skąd przyszedłeś! Rybson wykrzyknął, unikając ataków przeciwnika. Jesteśmy gotowi na twoje gówno, Pawle! Przygotuj się w pierdle, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłeś! Perez dołączył, napinając swoje mięśnie do walki. Tymczasem Wekari, Filip i Romp zmierzyli się ze smokiem i poszukiwaczem. Co za pieprzony bałagan. Ale nie mamy zamiaru się poddawać. Wekari zawołał, trzymając swój miecz gotowy do ataku. Filip z uśmiechem na twarzy spojrzał na smoka. Cóż, to nie jest to, czego oczekiwałem od legendarnego smoka. Ale w porządku, gotowy jestem spróbować. Kogo to głos? Rzucił wyjątkowo entuzjastycznie. Romp z toporem w ręku spojrzał na poszukiwacza. Tam jest, poszukiwaczu! Gotowy jestem cię poszukać i skopać twoje czarne, okrutne jaja! Krzyknął, gotowy do walki. Rozpoczęła się niesamowicie chaotyczna bitwa. Damiano starał się trzymać kroki z klęsłym majorem. Przerzucił na niego lawinę kurwowych słów i atakus. Rybson i Perez prowadzili pojedynek z Pałem PlayStationem, wymieniając ciosy i wulgarne przekleństwa w równym tempie. Wekari, Filip i Romp musieli zmierzyć się ciągłymi atakami smoga, który wypuszczał burzę obelg oraz poszukiwacza, który wciąż krzyczał swoje mroczne proroctwa. Mimo chaosu i wulgaryzmów bohaterowie nie tracili nadziei, zdając sobie sprawę z konieczności zjednoczenia się, zaczęli działać jako jedność, wspierając się nawzajem w walce. Damiano, stojąc samotnie przeciwko wklęsłemu majorowi, zdołał skutecznie unikać ataków i odparł serię kontrataków, powalając wklęsłego majora na ziemię. Rybson i Perez zdołali zapanować nad Pawłem PlayStationem, zadając mu ciężkie rany i zmuszając go do odwrotu. Wekari, Filip i Romp z kolei zdołali przekazać sobie strategię, by skutecznie odpierać ataki smoka i poszukiwacza, stopniowo osłabiając ich siłę. W końcu, po wyczerpującej i chaotycznej bitwie, Romp, widząc okrutne czyny poszukiwacza, postanowił przerwać jego życie. Ze zdumiewającą precyzją i siłą, Romp wyprowadził cios swoją siekierą, usiąłając głowę poszukiwaczowi, kończąc jego złowrogą egzystencję. Wklęsły Major, widząc upadek swojego sojusznika, nakazał swoim towarzyszom ucieczkę, zdając sobie sprawę, że bitwa została przegrana. Zaniepokojony i zirytowany wklęsły Major zniknął w mroku, obiecując jednak, że to jeszcze nie jest koniec. Bohaterowie, choć zmęczeni i poszarpani, obchodzili swoje zwycięstwo, ale wiedzieli, że muszą być gotowi na kolejne wyzwania, które mogą czekać ich w przyszłości. Cyfrowy świat gier znowu był bezpieczny, ale wciąż istniały ciemne siły, które czekały na swoją okazję. Ale zajebiście zrobione! Podobał mi się chyba głos Peresa jeszcze. Głos Peresa to był gdzie? Tutaj? Jesteśmy gotowi na twoje gówno? Ty tu mówił to. Przyszedłeś, i tu. Wróć tam, skąd przyszedłeś. Nie jest miejsce dla ciebie. Walki z Pawłem PlayStationem. To nie jest miejsce dla ciebie, jebany situ. Wróć tam, skąd przyszedłeś. Rybson wykrzyknął, unikając ataków przeciwnika. Rybson, to twój głos? Jesteśmy gotowi na twoje gówno, Pawle. A to głos Peresa? Gdy się wpierdle, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Perez dołączył, napinając swoje mięśnie do walki. Tymczasem Wekari. Ale zajebiste. Ale sztos. Rom zmienił się w koło i zajebał wszystkim w czoło. Ale to mi się podobało, Rybson. Kozackie. Ja mówię, z tego normalnie może pasta powstać. Taka wiesz, podcast. I sobie ktoś idzie sobie do lasu się zrelaksować i nagle słyszy: kurwa dupa sipa jaja, kutasz cycki gówno. Sipa. To jest pchew, mowka. Ale zajebiste. Ja go tych 3 ostatnich kupowałem za jakieś 4 zeta w pakiecie, jak była promka. Jak może być tak tanio? Panie, kurde, nie życzę sobie tej gry tak tanio, ona powinna być droższa, kurde. Co to ma być, kurde? Nie, ja dzwonię po paździocha. Panie paździoch, kurde, normalnie, kurde, wkurza mnie, kurde, że ta gra jest, kurde, taka tania, kurde. Panie Fertku, ja się cieszę, że gra jest tańsza, bo po co ma być droższa, to chyba pan rozumie.
No właśnie, kurde, se nie rozumiem, bo to właśnie tak nie może tak być, kurde. Panie Fertku, wyobraź pan sobie, ile pan jesteś w stanie browarów wypić za te zaoszczędzone pieniądze. O, kurde, panie Paździoch, no kurde, no przemówiłeś mi pan, jak to się mówi, do rozsądka. Panowie, w mordę jeża! Ja wiem, że se Gothic 3 tani jest, ale kiełbasa krakowska nadal droga. Pan, wy jesteś tylko żarłokiem! Idź pan stąd precz, grubasie jeden! No właśnie, kurde, wypierdzielaj pan, grubasie boczek! Kurwa jebana! O, panowie, ja pierdolę! Nie będę z wami więcej gadał! Idę na policję! I poszedł na policję, co to ma za sens? Path Tracing lepszy, no, ładna graficzka jest. Jakieś takie światło jest takie bardziej świetlne, takie prawdziwe. I na trybie zrównoważonym i tak ładnie to wygląda. Kurwa dupa cipa, jaja. Tak jest. Cześć. He? No dobra, znikam. Kulturalnie powiedzieli. Ale jak będziecie mnie gonić, to zabiję. Co tu się dzieje? Sobie poznałam tego gościa i mówi, że to rzeczywiście spoko typ. Twój kościół. Czyli tamci obstawiali to miejsce. No nawet nie zobaczyła, co się stało, ale jestem dobry. Gorn zaatakował mnie pierwszy. Gorn zaatakował mnie ostatni. Już ci mówiłem. Gorn zaatakował mnie. 60. Wybacz, ale muszę cię poprosić, żebyś przestał. Te dźwięki denerwują mieszkańców. Dobrze, że to sobie wyjaśniliśmy. Prośba? A może groźba? Dupa cipa jaja. Han strzelił pierwszy. Poposi. Dwayne, jutro impreza. Potrzebuję czegoś ekstra. Czegoś, co rozjebie czachy. Chcę, żeby ludzie wyli, żygali, tańczą. Chcę, żeby ludzie wyli, żygali, srali, szczali po ścianach. Zjadali gówna. Żeby rzeczywistość wyglądała potem jak zły trip. Kasie mam. Dużo. Jeśli dasz radę, będziesz najbogatszym dilechem w mieście. Czekam sygnał. A on chyba sprzedał. Co za kurtka. Dwayne. Zapis rozmowy Dwayna. I burta. Jaki głos mógłby mieć Dwayne Johnson? Jaki mniej więcej ma głos Dwayne Johnson? On ma taki głos. So what I believe you were trying to say is thank you. Thank you? You're welcome. What? No. I wasn't... Why would I ever say okay, that? Okay. I see what's happening, yeah. You're face to face with greatness and it's strange. You don't even know how you feel. It's adorable. Ja ma taki murzyński. Elo, elo, potrzebujemy towar na imprezę. Jakiś fajny koktajl, żeby wesoło było i dobrze się ruchało. Młody będzie ruchał. Żeby wesoło było i się dobrze ruchało. No kumasz, to co zwykle, tylko tak bardziej. Obawiam się, że to niemożliwe. Co się kurwa obawiasz? Nie dostaniecie ode mnie ani grama więcej. Typie, chyba cię chyba posrało. Chyba zapomniałeś, że w zamian za proszki masz ochronę, nie? Sam się ochronię. No nie wiem, kurwa, czy się ochronić, ale jak chcesz, to się możemy zaraz przekonać, chuju. Spróbujcie, zobaczycie, że przygotowałem się na waszą wizytę.
Ty se trumnę szykuj, chuju skąpy. Zbieram ekipę, jadę do ciebie. Czyli Dwayne Johnson przyjechał wpierdolić. No i kto zginął, bo ja już nie wiem, kto był Dwayne'em. No właśnie, nie? Kto był Dwayne'em? Chyba Tigersi to byli Dwayne'owie i ci wszyscy inni. Żeby się dobrze ruchało. Żeby było się dobrym ogierem. Nie no, słuchajcie, ten path tracing jest ładny, ale... Szkoda na niego miejsca w ekwipunku. Hej, mała wieś, nie martw się. Bo wielkość Marcina, pyszy, co tu kryć. Ej, patrzcie! I teraz tak jakoś tak płytko jest bez tego path tracingu, to jednak dużo daje. Wielkość Marcina Peszy. Nie zmieniają się nic jaja, nic a nic. Wesoły koktajl można? Nie, wesoły kostek można? Co powie ten gość? I po co to wszystko? A ten? Jak Milton. Ej, ty, łapy precz od ustawień graficznych, ustawieniofilu, ustawieniofil. Muszę prosić, żebyś skończył z tymi krzykami. To denerwuje mieszkańców. Pamiętasz te dialogi? Ja nie aż tak. Nie aż takie pamiętam. Znasz jakiegoś taniego Reapera? Nie. Tak, taniego Cwela. Znasz jakiegoś taniego Cwela? Znasz jakąś tanią dziwkę? Gdzie jest mój domek? Mój domek jest centralnie za Amną i nie wiem dlaczego tam będę sobie teraz biegł. Dwie bliźniaczki, Kramp. Jeszcze nie mają nic do... Przypierdolić ci? Czego masz mi przypierdolisz? Tak się kończy, bycie cwaniakiem. Idziesz na farsz do... Musiałem go zabić. Czarny pan nie wiedzie nawet jaką bronią dysponuje. O kurwa. A gdzie jest w ogóle moja chata? Centralnie za mną. Nieważne gdzie stoję, to jest za mną. O co tu chodzi? Nie zmieniają się nic, ludzie, nic a nic. Sam nie wiem. Co? Ale... Po co mam ich zabijać? Niech sobie żyją. A niech sobie żyje. Nie zmieniają się nic, ludzie, nic a nic. Oglądaliście? Vajana, Skarb Oceanu? Obejrzałbym to sobie, nawet dzisiaj. Fajna muzyczka tam była. Ale taka, że jak obejrzysz tę bajkę raz, to drugi raz już jest ciężko to obejrzeć. Ale skoczyłem, kurwa, ale to był skok. To moja chata. Tu się śpi. Tu się jest ogierem. Co? Muszę się przyjrzeć w lustrze. Kim ja jestem? Przestań się przyglądać. A, WWE, tak? Zaraz pójdziemy do jaskini. Kawałek dalej od kościoła. Kurde, szkoda, że szybciej tam nie poszedłem. Ale szybko się umył. I od razu spać. Mi się spać zachciało, naprawdę. Ale nie no, pogramy jeszcze troszkę, co? Jak ostatnio chodzicie spać? Oprócz Wekariego, bo ja wiem, że on chodzi zarywa nocki. Ja chodzę spać ostatnio późno. Jestem, który jestem.
Panie, nie gadaj mi tu biblijnych frazesów, kurde. Umyj se jaja i dupę. Fajnie, że jak przejdziemy cyberpunka, to wracamy. 4 godziny, pozdro. Wstajesz o 5? Fajnie, że jak przejdziemy cyberpunka, to gramy w metro. Fajnie, że znowu będziemy grali w metro. Zapisz gierkę. O! Dzisiaj o 3 idziesz spać? Do której? Do 10 czy do 11? Marcin! Szkoda, że w kronikach Myrtany nigdzie nie zrobiono nawiązania do cykania Marcina. To by było bardzo śmieszne. Ale było coś tam, że jakiś Marcin... Co nie? Jakiś Marcin... Hej, ty jesteś Marcin? Marvin. Pewnie nieźle się cykasz. Nie wiem, o co ci chodzi. Dobra, muszę iść. Stary, nie uwierzysz, zapłacili mi, żebym tak powiedział. No to powodzenia. Trzymaj się, Marcin. Ale nie no. Chyba oprócz... tam, nie wiem, wśród kronikowców Myrtany, to chyba oprócz Gabryza, to chyba za bardzo nikt nie zna tego pojęcia cykać Marcina. Grunt, że jest nagrobek Gabryza z napisem nie podał herbatki. Zejdź mi z drogi. Co tu powiedziałeś? Ale fajny krajobrazi. Wow, ale wschód. Jak Dying Light wygląda? Ale Dying Light z żywymi ludźmi, bez sensu. Czemu nikt nie zrobił moda do Dying Lighta 1, że wszyscy ludzie żyją i są normalnymi ludźmi? Już to by było śmieszne, nie dałoby się grać. Tak, Milo i paru ludzi, zakon krwi i tak dalej, znają to powiedzonko. Podobno na treść został. O 6, kurwa, gdybym nie ten stream, to już przed tym osobą spał. No właśnie nie wiem, czy się cieszysz, czy się nie cieszysz. Ale dobra, my gramy maksymalnie do drugiej. Dłużej na pewno nie. Robimy jakąś misję? No to dlaczego chce mi się ciągle grać? No bez jaj, tego się nie da wygrać. W Dying Lighta 1. To jest gra, do której się regularnie wraca. O, Murzyn. No czego, czego? Czego, czego? O, dziwka. Nie zimno ci? Mogę cię ogrzać. Słońce świeci, po co mi? Murzyn, dziwka. Cześć, co tam? Nie. Strasznie to wygląda. Znalazłeś coś ciekawego? O, ma gołe jaja? Myślałem, ja pierdzielę. Dziwka z zielonymi włosami. Wyglądasz na znudzonego. I to jeszcze chłop. Oni pewnie zaciągają cię do tej klatki, ruchają, potem wychodzisz, już nie jesteś taki sam. Już nie jesteś tym samym człowiekiem, który tam szedł. Może opróżnię najpierw ekwipunek, bo zaraz mi się miejsce skończy. Ciekawe, czy nazbieram milion euro dolarów. Wszystko nowe, że aż błyszczy. Murzyńskie dziecko. Ledwo wczoraj spadło z ciężaru. A ty to kto? Polak mały. A jaki twój znak? Żardziwiały. Patrzcie w ogóle, jak umiem dobrze udawać głos V. Nazywam się V. A teraz głos Diego. Nazywam się Diego. A teraz Sardas, patrzcie. Chcesz mnie przeszkadzać mi w moich studiach? No i teraz będę udawał Sida z epoki lodowcowej, patrzcie jak genialnie. To mleczek, chyba ostatni w sezonie. Oni tu strzelają sobie. Nie można tego robić, to nielegalne. Umiem jeszcze udawać głos. Wiecie kogo, kurde... Ale to już naprawdę... Zdziwicie się, że ja umiem ten głos? Wesemira, taki 1:1. Lambert! Lambert! Zabili Lamberta! Zabili go, kurwie świnie! Lambert! Jak leci? Chcę kupić trochę nowego żelastwa.
Jak leci? Ależ proszę, kurwa, bardzo. Jak leci? Stare kurwy nie mają dzieci. Ciągle mi się chce grać jakiś NPC w tle. No bez jaj, tego się nie da wygrać. No, nie da się tego wygrać. Dziennik. Dobra, zaraz zobaczymy dziennik. Klasyczek. To jest znajomość tekstów, a nie udawanie głosów. Pozdro. To wszystko, co udawałeś, to był głos Pawła PlayStationa. Pozdro. No tak. Paweł PlayStation w prawdziwym życiu ma taki głos. Sprzedamy wszystko. Nawet cię pobiję. Zobaczmy, co ma dużą wagę. Na przykład twoja stara. Kurwa, czemu to powiedziałem? Zobaczmy, co ma dużą wagę. Na przykład twoje gówno. Dlaczego nie wiesz czemu ono tylko kosztuje, bo go równo podzieliłem sobie i powiedziałem sobie. Ja ci mogę dać, ty mi możesz dać, ale Marysia mi nie może dać, ale z dzisia może mi dać. Oktawia może mi dać. Nie wiem, ale dać zupkę chińską. Hotel! Pod Chińczykiem. Na górze mieszka Chińczyk. Nikt tego nie sprawdza. Gotuje gówno. Synalek zgotuje gówno. Ale skąd wiesz, że Paweł PlayStation u mnie był? Może był u mnie Kamil Stoch. I to on przyszedł udawać. Dobrze, najbliższa misja to ta z ringiem, ale nie bardzo chce mi się ją robić. Zlecenie na potwora. No jest tak blisko, że warto zrobić. Can you feel it? Kamil Stoch zjadł z tobą tiramisu? No dobra, no to nie był on. Kamil Stoch! Kamil Stoch. Nie mogę tam doskoczyć, dziwne. Kamil Stoch. Mogę jednak. Rozjebałem śmietnik. Śmietnik. Co to jest? Nie mamy czegoś takiego. No ale podobno kupował to u was. Może się pomylił? Ty, Martyna, idź mi z tej strony. Czemu powiedziałem do niej Martyna? Och, pomyliłam cię z kimś. O, to ty mnie pomyliłaś, to ja ciebie pomyliłem. Biegniemy sobie. Murzyńskie dziecko, co powie? A takie mało murzyńskie, lekki murzyn. Ale śmieszna japa! Japa koniu! Koniunkcja sfer! 3-2-0-15. 3-2-0-15! Albo nawet 16! O czym jest piosenka, w której mówisz 3-2-0-15? Albo nawet 16? Nie wiem, ja nie jestem od interpretacji. Dobra, idę spać, bo nie wyrabiam. Trzymaj się, Mowka, dobranoc. Już takie głupoty zacząłem gadać, że już poszła spać, widzicie? 3-2-0-15 albo 16. Wyglądasz jakbyś był chory. Jesteś chory. Dobranoc. Gówno zrobiłeś. Orkowie pozwoliliby nam żyć. Gówno zrobiłeś tutaj nam. Przemoc, pam. Skaczę sobie po dachach jakiś bardzo stary chram. Chodzę po dachach jak w Dying Light. Nie wiem, co się rymuje z light. Co za miejsce? Tu nie byłem nigdy. Albo byłem. Byłem, tu są bandyci, patrzcie. Nie? Co ona do niego powie?
Gorąco dziś. Gorąco dziś, zdejmij kurteczkę. Małe murzyńskie dziecko. Co robisz? Cykam Marcina. Okej, okay, ja też. Ale fajna knajpka na dworze, pewnie wszyscy lubią tu być. Ej, ty, wyglądasz jak Panam. No Halko. 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 Halko to był taki Halk. Tylko o. Przykro mi, ale muszę was zabić. Czemu on mi sam zmienił broń? Dziwne to było. Nie żyje. Gdzie usłyszałeś tę nutkę, że debrecha? Chyba nie ma tej muzyczki. Ale daleko skoczyłem, ja pierdzielę. Can you feel it? Can you feel it? Możesz feel it? Z kurczaka? Jasne. To cię będzie kosztować 110, bryłek gówna. Nie mam czasu. Nie zainteresowany moją ofertą? Klub Hoch Hoch. Chyba Go Go. Klub Go Go Power Rangers. Co? Zmyka Carcina? Co to jest Carcin? Carcin, taki Marcin, ale taki wiecie jaki? Taki jak car. Obejrzałbym sobie bo. Ciekawe czy to dzisiaj zrobię, czy tylko tak pierdolę. Nie pal sobie tutaj papieroszków, chodź na imprezie. Ha? Wachlarzyk emocji. O, jaka fajna koszula kowbojska. Biorę. Z Red Deada. Jak to wygląda? Can you feel it? Du. O, spoko. I kapeluszik jakiś taki tematyczny. Nie. Ale to fajnie wygląda. No nie, teraz ja o tym myślę. Obrudziłem się tylko. Nie puszczam tego. Bo będzie mi przykro. Nie wolno puszczać głośnej muzyki! Czemu to robicie? Dość! No dobra, w sumie nikomu nie przeszkadzają, ale wyłączę im radio. Tu nie ma radio, to reklama sama się włączyła. Dzisiaj co prawda nie dostałem ani jednego donata, ale kupiłem sobie ostatnio kamizelkę, więc jestem zadowolony. Babcia pije kawę. Gdzie jest ten klub dla małych homo sapiens? Co ją podrywasz? Wszystko da się załatwić. Naprawdę wszystko. Dał jej powąchać palec, którym grzebał w dupie. Jak to wczoraj Paweł napisał, Dawid był debilem, dobrze, że z deseczek. Dobrze, że z deseczek. Co dla ciebie? Chcę porozmawiać z Jotaro. Szukasz kłopotów? Słabo ich unikam. Wyjdź dopóki możesz, kolego. Słyszałem, że macie bogatą ofertę dla wymagających klientów. Co polecasz? Koneser? Mamy gorący BD w najwyższej rozdzielczości. Płcie, rasy, fetysze. Przegrzejemy ci synapsy i utopimy w serotoninie.
Zabić ich. To byli TikTokerzy. Nie, nie. Wszystko ze mną dobrze. Dzień dobry. Hible. To jest Jotaro? To jest jakiś Oliwier. Zróbmy tę misję, fajna. Niby kontrakt, ale taka mini misja. Masz fajny styl. To jest Jotaro? Sagzan. To może być Jotaro? Kori. Ale co? Kori w białym domu. To może być Jotaro, ten Darth Mauluszek? Z jakiś Haston Williams. Może on jest Jotaro? Barman. Jiang Xun. Co dla ciebie? Odzyskam je. Jeszcze dzisiaj. Musisz mi tylko trochę pożyczyć. Zapomnę. Siemano. To może być Jotaro, może to być baba. Siema Mardo, siema Dawid Ziomal. Jotaro to poboczna postać, ale chyba największy skurwiel w całej grze. To jest Jotaro. Nie, to jakiś Noah? W porządku? Może ją zapytam o Jotaro. Wie pani, gdzie jest Jotaro? Typu Jaro? Zaraz ci tam wejdę za ladę i zobaczymy, czy będziesz taka rozmowna. Jotaro? Pomóż mi. Chcę mnie wymazać! My się znamy? O, pieniądze ktoś zostawił, fajnie. Darmowe pieniądze. To jest Jotaro? Dostał orgazm. To jest Jotaro, na pewno. Ruben? Wekari, dobra, zaraz zobaczymy. To Jotaro. Na pewno będzie tam, ale ja tam się nie dostanę bez walki. Może z nim pogadamy. No jak to zrobić? Co może... Może jakoś od tyłu wejdę, co? Tak, idzie po... Ej! Już rozpierdalał. Do misji? Gdzie się wjebałem za śmietniki? Gdzie to było w Red Dead Redemption, w Cyberpunk czy w innej grze, że jak strzelisz komuś idealnie w broń, to go rozbroisz? Aha, super, nie otworzę tego. Ale tam było jakoś możliwe wejście. Fajna misja, skradanki. Czyli masz dwa easter eggi, jaskinia, pewne mieszkanie. To wybiorę chyba jeden. Jeden zrobię, wiesz, jak zdążę. Zielona śmierć to jak zielona mila. Nie zrozum mnie źle, nie mam nic przeciwko niezapowiedzianym gościom, ale przyznasz, że gdy człowiek mieszka sam na środku pustyni, ma prawo zadawać niewygodne pytania.
Chłopak patrzył, nie patrzył w jego stronę. Wciąż cykał Marcina. Dobra, dziwna historia. Zhakuj. Już? Wyłącz kamery. Albo zdalne przejęcie. To pewnie jest Jotaro. Jest, trzeba do niego dotrzeć. To jest jakaś czerwona sypialnia. Jak będzie czerwona sypialnia, to na prawo. Dobra. To jakieś gołe baby. Jotaro. Nie ma więcej kamer? To wyłącz kamery całkiem. Już są wyłączone. Dobra. Dobra. Sam tego chciałeś. Okej, okay, jesteśmy tutaj. Powolutku, powolutku. Tu trzeba uważać, żeby się po prostu nie zasrać. Czemu na liczę butelkę? Głupia? Głupia czy popierdolona? Gdzieś wjebiemy. O, można się podłączyć znowu i zhakować system. Już się nie udało wszystko, ja. Jotaro będzie za Kotaro. Siedem A, jeden C i F. Dupa i tak tylko jedno. Liam Neeson, pozdro. Czemu tak powiedziałeś? On się też tak skradał, o chodzi? O to chodzi. Zjem sobie to, co tutaj jest. Limonkę. O, jesteśmy blisko. To jest kibel. Skradanko, skradanko. A pójdźmy jeszcze tu dalej, tu coś może być fajnego. Wiesz co? To był on! Pieprzony krokodyl. Ja pierdolę. Aha, i tak muszę to zrobić. Jego matka jest gruba, nie o tym chciałem. Więc jesteśmy tam ja, Mike... tożsamość, Rybson, tożsamość. Na album Roczne Widmo, nie? Tożsamość albo Mroczne Widmo. Śmierci swoich dzieci. Co? Nie, uprowadzona? Tak,
Tożsamość, uprowadzony. Ale mi się nie chce. Byłaś w końcu! Miałem go zneutralizować, czy całkiem zabić? John Wick, o, też zajebiste. Tu coś może być cennego. Pieniądze. Gościu jest tak bogaty, że mu pieniądze leżą na ziemi. John Wick bym obejrzał. Misja zrobiona? Patrzcie, gdzie wlazłem. Już cała misja? Prowadzona, mówisz? Tak dzisiaj obejrzał. Dużo odcinków Dragon Balla obejrzałem ostatnio. Z 10. Wiem, ryba, pewnie się śmiejesz. 10! 10! Kurwa, ja tyle obejrzałem w minutę. Aha, zabiłem go. Jednego skurwysyna mniej. O to chodziło, dzięki. Zamykam kontrakt. No i fajnie. Świetnie się tak stało. Uprowadzona, tak? Tożsamość też było fajne, ale uprowadzona, bardzo chętnie. Chyba obejrzę dzisiaj nawet, no, uprowadzona. Ile? Pewnie do czwartej będę oglądał, no ale co ja mam do roboty? Ale fajna uliczka. Dobrze, ludzie. Bardzo chętnie tu zatrzymam streamer. Co to jest, jakiś kosmita płetwonurek? Bardzo chętnie tu zatrzymam streama, bardzo wam dziękuję za fajnego live'a, naprawdę fajnego, a przede wszystkim niespodziewanego. Zapisz grę, bo kto się spodziewał, nie? Tożsamość fajnie, naprawdę super, gościu, ten, nie chcę ci spoilować, ale gościu ma takie, wiesz, no... On w tej rzeczywistości, w której się znalazł, sam nie może uwierzyć, że w niej jest. I myśli, że to mu się śni w ogóle. A to jest wszystko prawda. Uprowadzona. Kurde, Wekari, nie zrobiłem tych easter eggów, no ale wyłączyłem już. Co się spodziewałeś? Byłeś przygotowany. A, że streamek. Ja tak trochę, ale bardziej nie niż tak. Dwa jaja. Zamiast dwa ester egi, zamiast egi, zamiast ester jaja, to już po prostu mu się nie chciało pisać, napisał jaja. Dobra, Wekari, spoko, zostawimy na kolejnego streama. Kolejny jest oczywiście jutro, znowu z Cyberpunka. Myślę, jak tu zmierzać do przejścia gry.
Nie wiem, może faktycznie już dużo tych pobocznych nie robimy, tylko faktycznie powoli do zakończenia? Jakby w tym tygodniu zakończyć? Myślicie, że jest jeszcze kilka takich pobocznych, co warto? Te wyścigi na przykład? Dobranoc wam życzę. Zobaczymy, co tam jutro będziemy grali, ale Cyberpunk na pewno. Na razie wypierdzielone w Gothica. Dobranoc. Miłego Dragon Balla Supera, miłego spanka o trzeciej, miłego pierniczenia w galoty, miłego oglądania tożsamość, obejrzę sobie uprowadzone jaja. Uprowadzone jaja, ktoś ukradł jaja, ja pierdolę.